Witam serdecznie. Jaśmin z tej strony a dzisiaj będzie kryminalnie, a dokładnie sprawa Tylenolu, część druga. Mówiłam, że będzie część druga? Mówiłam, a mówiłam, że będzie szybko? Też mówiłam. No nie jest tak super szybko, ale i tak jest szybciej niż parę innych części, które miało się pojawiać na kanale, ale zostawmy to. Eee, w każdym razie jedziemy. W poprzednim odcinku opowiadałam o Czarnej Środzie w Chicago, o si siedmiu ofiarach Tylanolu i początkach śledztwa. To tak dla przypomnienia, albo ogarnięcia rzeczywistości, bo może się komuś, myślę, włączyło. I jak nie widział poprzedniego, to tam takie ważne informacje są. W, w tym odcinku skupię się przede wszystkim na podejrzanych, których jest multum, no i śledztwie jako takim. I bardzo dziękuję za zwrócenie uwagi w poprzedniej części. Tak, to nie były ampułki, to były kapsułki. Wiem. Strasznie przepraszam, bardzo dziękuję za czujność od plusy dzielenia tematu na części, że mogę słownie się poprawić. Druga sprawa to jest też, że zwróciliście mi uwagę, szczególnie mi misie, że, jest to, że to był kościół świętego Jacka, a nie świętego Jacynta i do tego jest Jackowo właśnie. E, więc też bardzo dziękuję za czujność, bardzo dziękuję za zwrócenie uwagi. A jedna dobra dusza miała tyle dobrej woli, że się przekopała przez akty naturalizacyjne, na co osobiście nie wpadłam w szale przygotowań i doszukała się, że prawdopodobnie Janusowie pochodzili z miejscowości Jodłów Kawałki, więc ślicznie dziękuję raz jeszcze za czujność i poprawki. To jest zawsze genialne i miłe, jak się możemy od siebie czegoś nauczyć. Z tymi ampukami to w ogóle nie wiem, co mnie opętało. Do rzeczy jednak. Zacznijmy trochę niestandardowo, bo opowiem wam historię pana Rogera Rida Arnolda. I obiecuję, że to, co będę mówić, ma, będzie miało sens później. Więc jakby, jak się zastanawiacie, dlaczego ja mówię jakimś dziwnym człowieku, to zapewniam, to... Zaraz się okaże, dlaczego. I, znaczy, można się domyśleć, tak? Jest to powiązane z Tylanolem. Ale urodzony 29 lipca 1934 roku, Roger został adoptowany jako dziecko, a właściwie jedyne dziecko przez Woltera i Marbie Arnoldów. Ojciec Pracował jako kierownik Battle Brothers Incorporated, takiej firmy produkującej narzędzia, czy też części do narzędzi, jakieś tam wiertła, coś tam, a mama zajmowała się domem. Wychowywał się w rodzinie robotniczej w Chicago, w szkole mu szło, tak sobie, że tak powiem, i odpuścił sobie edukację w siódmej klasie, ale zaczął się, zajął się zarabieniem pieniędzy nie Jakichś przesadnych, a tu jakaś robota, tutaj pomagierowanie, aż w końcu doszedł do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem będzie zaciągnięcie się do armii. Co uczynił w roku 1957. Z tego, co udało mu się doszukać, służył podczas wojny w Korei jako ekspert od wyburzeń, ale inne źródła podają, że tak naprawdę wcale nie był żadnym ekspertem od wyburzeń, tylko kwatermistrzem wydającym prześcieradłe ciuchy. Więc nie wiem. Zwoja wyszedł w każdym razie w 1959 roku. Chicago Tribune utrzymuje, że. W, w, trochę wcześniej ale to jakby w, w, źródła są tutaj różne Słan tylko po dwóch latach w tych, w tych kamaszach siedzieć. W każdym razie wyszedł z kamaszy, wyszedł z woja w stopniu kaprala. Po odejściu z armii i mał się różnych prac i miał nieco zatargów z prawem. Jakoś tam wybitny, ale trochę miał. Był aresztowany w 1968 roku za napaść i nieprawidłowe użycie broni. Zarzuty oddalono, a w 1981 za posiadanie marihuany. Straszna zbrodnia, gdzie został uznany niewinnym. Natomiast jakby, no jakoś tam sobie funkcjonował, tam dorabiał tu, to tam, pracował w różnego rodzaju magazynach, o tym zaraz, do tego zaraz dojdziemy. Natomiast w 1970 roku poznał Dolores Keys i się ożenił. Para dzieci nie miała, natomiast jakoś tam razem funkcjonowali, jakoś sobie tam dawali radę. Wiem, że nabyli dom wspólnie w 1981 roku. No, i on tam gdzieś w tym, w tym momencie już pracował w magazynach sklepów Jewel. W magazynach, zaznaczmy, nie w sklepie, w samym magazynach, on tam rozpakowywał, coś tam nie wiem, co tam dokładnie robił, ale w sklepie Jewel, dla przypomnienia, jakby ktoś nie pamiętał z poprzedniej części, to tam właśnie Adam Janus zakupił swój Tajmanu. Co ciekawe, w tym samym magazynie podobno. Bo tutaj zacznie się, zacznie się zaraz jazda informacyjna, powiedziałabym nawet yy, bitwa informacyjna. Proszę się przyzwyczaić, bo to będzie w tym odcinku notoryczne. W każdym razie w tym samym magazynie podobno pracował też ojciec Marilyn Reiner yy, i z Rogerem się znał, i nawet podobno jedli razem lunch od czasu do czasu i zdarzyło się, że nawet ojciec Mary podwoził go, kiedy Roger miał problemy z samochodem. I to wszystko się działo mniej więcej wtedy, o czym tam i Roger pracował w tym magazynie, Roger Arnold pracował w tym magazynie razem z tym ojcem, jak się cała ta afera Jankowa zadziała. Ale inne źródła podają, że się zupełnie nie znali, w ogóle się na oczy nie widzieli. Co więcej, policja później jeszcze bardzo długo podejrzewała Eda Reinera, czyli ojca, ojca Mary, że był wspólnikiem Arnolda, że razem się szlajali po barach i chlali. Znaczy to w końcu zostało oddalone, ale było przez bardzo długi czas jakaś taka informacja, że że oni we dwóch tą całą imbę zrobili, tą całą nakręcili całą tą aferę. Był jakiś taki moment, że nawet stacja telewizyjna nakręciła taki materiał, że Ed Reiner siedzi w samochodzie pod swoim domem, jest to jest w ogóle podejrzane. No, no nie wiem, dlaczego miał być to podejrzane, no bo to, to był, to sobie siedział przed swoim własnym domem. Natomiast Ed Reiner nigdy po żadnych barach, barach się podobno nie szlajał, w ogóle człowiek, człowieka, tego Rogera Arnolda na oczy nie widział, więc, więc nie wiem. Nie wiem, czy oni w końcu razem pracowali, czy nie pracowali, czy oni się tylko mijali tam, więc nie mam pojęcia. Ale są w każdym razie dwa różne, dwie, dwie, dwa różne podejścia do tematu. Yy, wiem, że Ed Reiner, to od razu za, za, załatwię tę sprawę, w każdym razie Ed Reiner, bo on tam był podejrzany przez, przez, no, przez ładnych parę miesięcy. Tu żona mu umarła, on miał tam czwórkę dzieci, z tym, już, już nawet nie mówiąc, że, że, że malucha w domu parodniowego. Więc żałoba, trauma, naprawdę ciężkie przejścia, a z drugiej strony go podejrzewają tutaj o współudział w masowym mordzie, no bo tego inaczej nie możemy nazwać. Natomiast ja rozumiem w jakiś tam stopniu śledczy, no bo zwykle się szuka gdzieś tam w okolicach Ofniar, natomiast no Ed Reiner to był taki podejrzany tylko przez 5 minut właściwie, bardzo, przez bardzo krótko. I to się skończyło tak, że on się w końcu zgodził na test wykrywaczem kłamstw i ten test przeszedł pomyślnie. Nie wiem, czy to zakończyło te podejrzenia, czy to była kwestia tylko taka, że po prostu trzeba było kogoś kogokolwiek podejrzewać. W każdym razie była, była, taka, była taka informacja, że Roger... Arnold i Dreiner się znali, i tam y, przez jakiś czas była informacja, że być może oni to razem zrobili. Po co, dlaczego, nie wiadomo. Ale wróćmy do Rogera Arnolda. W małżeństwie Rogerowi Dolores nie układało się. Żona wniosła o rozwód praktycznie no, w tym samym roku, w którym nabyli dom, bo w grudniu 1981 roku oskarżając męża o psychiczne i fizyczne znęcanie się. Roger oskarżenia uznał za bezpodstawne, zeznając, że żona cierpi na różnego rodzaju schorzenia psychiczne. Coś na rzeczy rzeczywiście było, bo Dolores leczyła się w szpitalu psychiatrycznym, gdzie mąż ją odwiedzał. Natomiast to nie znaczy, że on nie mógł być oczywiście w jakimś tam stopniu brutalny. Co, zna, co ciekawe, znowu ten szpital, w którym on ją odwiedzał, był usytuowany w, przy tym samym sklepie, gdzie Reiner kupił swój tajlanol. Słową drogą. E, taka geografia. Fakt, faktem po rozstaniu, Dolores zatrzymała dom, zamieszkując go ze swoim 73-letnim bratem, a Arnold samotnie znowu stawił czoło światu. Para nie miała dzieci, więc czuł się bardzo samotny. Trochę zły, właściwie na wszystko dookoła. Nie był w najlepszym miejscu psychicznie, bez żony, bez domu. Rodzice już zmarli wtedy, robota taka sobie. Miał w sobie dość dużo żalu do rzeczywistości ogólnie. Przesiadywał w barach. Psioczył na cały świat, opowiadając o swoich doświadczeniach w wojsku i o swoim ulubionym hobby eksperymentach chemicznych. Był też yy, ponoć agresywny. On tak nie pił, tylko tak grzecznie, tylko tak mu się włączył, włączał mu się jakiś tam mały agresor. Raz nawet właściciel baru musiał wezwać policję, bo rozjuszony Arnold groził innemu klientowi bronią podczas bójki w barze. W dodatku te bary, w których on bywał, to były przy tych dwóch innych sklepach, czy tam aptekach, więc się obracał w okolicy cyjanku, że tak powiem. A jeżeli chodzi o to wezwanie do baru, że on tam machał tą bronią, to jest będzie bardzo ważne. Inna wersja jest taka, że on nie groził klientowi w tym barze, tylko groził właścicielowi jednego z tych barów, Martiemu Sinclair. A zapewniam, że to będzie za chwilę miało znaczenie. Tak więc jego życie się toczyło. I teraz jest kolejna rzecz, w której jedne źródła mówią jedno, a drugie źródła mówią drugie. Mianowicie on od czasu do czasu yy, jeździł na, do Tajlandii, gdzie, jakby to ładnie powiedzieć, żeby się cieleśnie zrelaksować w towarzystwie, nie tylko swoim. O, tak to nazwijmy. Inne źródła podają z kolei, że on nigdy w Tajlandii nie był i do Tajlandii się w ogóle zabierał pierwszy raz jak. Zadziały się te morderstwa. To jest ważne, bo on utrzymuje, że on tam bywał co jakiś czas, a z drugiej strony, na przykład, ludzie mówią: Ale on nigdy kraju, tak naprawdę, on tego kraju nigdy nie zwiedził. Znaczy, powiedzmy sobie szczerze, nawet jak on tam bywał, to nie chodziło o jakieś przesadne wyjazdy, żeby podziwiać przyrodę i naturę. Znaczy, przyrodę to może jeszcze dobra, do rzeczy, do brzegu. Martin Sinclair, właściciel pubu Oxford Pub na Lincoln Avenue, zawsze uważał palącego jak smok Rogera za dziwaka. I tak po części on podsłuchał, po części inni klienci mu powiedzieli, że Roger utrzymuje, albo tak mówił, po pijaku przy, szklane, przy szklaneczce, że trzyma w swoim domu cyjanek, a dokładnie bagatela, kilogram tego cyjanku i od 6 miesię miesięcy pracuje nad jakimś pro projektem. Jak łatwo się domyśleć, no zwróciło to uwagę, biorąc pod uwagę wydarzenia w mieście, więc zadzwoniono na policję. Znaczy, zadzwoniono na, na policję. Zadzwoniono na tą linię policyjną, nie tą FBI-owską, bo były dwie linie, na które można było zadzwonić i, i powiedzieć, że coś się wie. Więc oni zadzwoni na tą policyjną. Na tą drugą też będą dzwonić, na tą drugą, na ta druga też będzie miała znaczenie, ale na razie się skupimy na policji. Trzeba dodać, że Johnson Johnson w tym czasie poinformował publicznie, że jak ktoś się przyczyni do złapania sprawcy, to czeka nagrodę w wysokości 100 tysięcy dolarów. FBI to się w ogóle ta nagroda nie podobała, bo mówi, że telefony zaczną się urywać, że będą jakieś dziwne, yy, dziwne informacje, zresztą było mnóstwo dziwnych informacji, yy, tam od, od, cho, od cholery jakiś wróżek dzwoniło, jasno widzów, i tak dalej, bo każdy chciał te 100 tysięcy. FBI mówiło, że po co ta nagroda, bo ta nagroda tylko przesparza problemu. A z drugiej strony policja mówiła: no tak, no ale dzięki tej nagrodzie, to może ktoś się zgłosi. To cały czas tam afera była pomiędzy FBI i policją, więc oni się nawet te pieniądze kłócili. Znaczy, te pieniądze od tego y, Johnson Johnson. Y, bo telefony rzeczywiście fakty zaczęły się urywać y, do policji ścigawskiej, a może do FBI się na przykład tak nie urywały. No bo dla y, FBI tam, y, tam żadnego, żadnego hajsu do wyrwania nie było. 100 tysięcy dolarów, czy nie? Sinclair, czyli ten Marty Sinclair, ten właściciel paru, zadzwoni mi na policję dokładnie o pierwszej rano, 6 października 1982 roku i mówi tak: Panie oficerze, jest tutaj. Taki koleś, co nas przychodzi i pije. A teraz ma ze sobą biały proszek, i w dodatku bredzi, że można tym zabić ludzi, i nikt się o tym nigdy nie dowie. Więc policja się przejęła. A to już tak był duży wyczyn, bo ogólnie mieli ty, tyle tych telefonów, że ciężko im było się chyba przejąć. Tam bo z 15 osób pracowało, odbierając jakieś dziwne informacje, ale to wydawało się całkiem ciekawym śladem. Więc się pytają, czy ten Arnold tam cały czas jest w tym barze. A Sinclair mówi, że nie, no już poszedł, ale on tu często przychodzi, a to proszę zadzwonić, jak przyjdzie następnym razem. I nie minęło tak dużo znowu czasu. Pięć dni później Arnold się objawił w pubie Lili, przy tej samej ulicy co był bar martiego, i ktoś tam powiadomił policję. wdział. tam właśnie przyszedł, znowu znowu pije. Więc śledczy go chyt za fraki, o 19 zabrali na komisariat i jak Roger nie miał lekkiego życia, to teraz już będzie miał zupełnie pod górkę. Znaczy, mm, nie ma jakiejś wybitnej kartoteki, no bo tam nie powywijał jakoś wybitnie. On zmęczony życiem człowiek, no wtedy 48-letni weteran wojenny. No i zaczęli go przepytywać. On rzeczowo odpowiada, bez zamknięcia, nawet adwokata nie poprosił. Przyznał, że zamówił Cjanek potasu do jakiejś firmy z Wisconsin na początku 1982 roku, bo chciał sobie robić jakiś eksperyment. Jakie eksperymenty można z jankiem robić? Powiem wam szczerze. Nie jestem pewna. Nie jestem chemikiem. Może ktoś tutaj się y, objawi i, i powie, jakie można eksperymenty w domu robić, jak się jest zapalonym chemikiem. Y, więc do czego się wykorzystuje Cyjanek? Wiem, że w metalurgii srebra i złota, przemyśle fotograficznym, jako truciznę na gryzonie i do samobójstwa. Tyle mi mówią informacje z Google. No i ponoć to się przydaje w produkcji nylonu, innych gałęziach przemysłu, więc nie bardzo wiem, co można z tym robić w domu. Z taką ilością? Cokolwiek byśmy nie wymyślili, Arnold jak nie robił trudki na szczury, nie bawił się w złotnika, to chyba ciężko było wymyśleć zastosowanie. Znowu, jak się mylę, proszę mnie poprawić. Po co komu takiej ilości? W dodatku Arnold wyznał, że w ogóle wywalił ten cały cyjanek do śmieci, czy tam gdzieś trzy miesiące temu. Pocytuję, miał problemy z byłą żoną, nie chciał, żeby się to walało w okolicy. Później się okazało, że tego nie wywalił. Mniejsza z tym. No ale im dłużej rozmawiali, tym bardziej policje, policjanci dochodzili do, do, do wniosku, że to chyba to nie jest sprawca. Bo zakładano, że człowiek, który popełnił tą zbrodnię, albo ludzie, którzy popełnili tą zbrodnię, to jakieś wysoko inteligentne jednostki, mistrzowie zbrodni, a to on był mistrzem z najwyżej Barowego Stołka. Nie bardzo im pasował do tej wizji takiej podstawowej. Zaprzeczył oczywiście, że ma ze sprawą cokolwiek wspólnego, ale chętnie współpracował. Więc jak się zapytali, czy mogą z nim pojechać do domu, to się zgodził. Bez nakazu, bez niczego. Jak chcecie sobie obejrzeć, gdzie ja mieszkam? Możecie sobie obejrzeć. No i go zabrali, pojechali razem i zaczęli przeszukiwać. Jak już zapraszał, nie? A tam znaleziono kilka zarejestrowanych egzemplarzy broni krótkiej, strzelbę, torbę białego proszku, katalog firmy chemicznej z różnymi substancjami pozaznaczonymi, które chciał chyba sobie zamówić, czy coś. I różne tam fiolki, puteleczki i pierdolety małego chemika. Oprócz tego różnego rodzaju magazyny, szczególnie dotyczące materiałów wybuchowych, i takich, to by takie magazyny powiedziałabym lekkofarzujące, takie, którego, których odbiorcy czy czytelnicy to byliby tacy, którzy, jakby to ładnie powiedzieć, obwiniają Żydów za wszystkie zło świata. To raczej tacy ludzie podobno czytali te magazyny, które on miał w domu. Były też tam detonatory oraz książka pod tytułem James Bond dla ubogich, że tak pozwolę sobie przetłumaczyć ten tytuł, w której znaleziono rozdziały o tym, jak zrobić cyjanek potasu. I nawet później sprawdzili i były odciski Arnolda na tej stronie. Że, że przeczytał tą stronę, czy widział tą stronę, a nie tylko sobie kupił książkę i postawił na półce. Tak, jakby to był jakiś dowód, bo jak się kupił książkę, to przeczytał niebywałe. Natomiast książka dawała takie rady, w rodzaju na przykład, jak chcesz otruć wroga, to daj mu Cjanek w kapsułce i wrzuć mu do apteczki. Więc czy to był ślad? Nie wiem, w ogóle to jest ciekawe, jakie, jakie książki wtedy wychodziły, yy, to jeszcze jest taka inna ciekawa sprawa, którą być może omówię niedługo, to po prostu tam się włos na głowie jeży, jakie książki można kupić z jakimiś takimi ciekawymi radami, które nie wiadomo do kogo są, yy, ale pomińmy. Do tego znaleźli jeszcze bilet w jedną stronę do Tajlandii na 15 października, więc mieli jakieś wizje, że może planował drogę ucieczki. No, trochę ciężko planować tę drogę ucieczki, jak policjantów wpuszcza do własnego domu. I ten bilet właśnie mówię, był w jedną stronę i on twierdził, że on tam jeździł co jakiś czas, a z drugiej strony jego kolega mówił, że on tam nigdy nie był. To, jak wcześniej mówiłam, to miało jakieś tam znaczenie. Arnold im oczywiście wyjaśnił, po co tam jeździł, nawet nie ukrywał, ale no, dalej byli no, nie przekonani. Ale z braku laku... W sumie podejrzany jak malowany. No, może nie do końca odpowiadał opisowi geniusza zbrodni, ale lubił chemię i nie lubił ludzi, więc zawsze coś. Zabrali go na posterunek, kupił jakąś kanapkę z łowiną i zaczęli go przyciskać. Ale pojawił się ponownie co? Pojawił się największy wróg jakiegokolwiek śledztwa, czyli organizacyjny. Jak ci, to go zgarnęli, zaczęli przeglądać akta, czy tam wypełniać raporty, czy tam. Coś. No, w każdym razie gdzieś tam poszli, to wtedy Arnolda zaczęli przysłuchiwać przy okazji jacyś inni policjanci. Co właściwie nie powinno mieć miejsca. Bo jak tam jakby jak jakoś tam jednego podejrzanego konkretnie, jak coś ludzie przesłuchują, to oni go mają prawo przesłuchiwać. Do momentu, kiedy nie oddadzą lejc tego przesłuchania komuś innemu. A tam ktoś wszedł, chyba w, 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 najpierw wszedł. Do jego pokoju zaczął go przepytywać ich szef, później ktoś inny, powoli po, drzwi do tego pokoju przesłuchań zaczęły zmieniać się najpierw w obrotowe, a później w karuzele. Coraz więcej się śledczych pojawiało, z coraz ciekawszymi pytaniami, aż się Arnold zdenerwował, bo już skończył tę kanapkę z łowiną, i zażądał adwokata. Więc już się skończyło takie przesłuchanie, powiedziałabym z stopy, delikatnie rzecz ujmując. I ci, co go dziabnęli, to mieli straszne pretensje, wiedząc, że, przynajmniej tak twierdzi, że jakby go tam podpuścić, to może coś powiedział, ale że mu przemarszarowało przed nosem półkomisariatu z szefem detektywów odpowiedzialnych za aresztowanie, no to było pozamiatane. Jak to określił jeden z nich, to była, cytuję, parada idiotów. Więc oni się tam nawet dogadać między sobą nie mogli, a co dopiero jeszcze z FBI. Co za rozkoszne warunki pracy. No ale ponieważ on nie bardzo chciał przyznać, że terroryzował ludzi i otruł siedem osób, to go próbowali najpierw przymknąć za niezarejestrowaną broń, później zwlekli tego człowieka, przed którym wymachiwał pistoletem w barze. Znowu, nie wiadomo, czy to był Sinclair, czy to był ktoś zupełnie inny, czy, tam, czy to jest w ogóle jakiś świadek, żeby mogli chociaż na trochę tego Arnolda zatrzymać w areszcie, no bo musiał być jakiś powód. Co nie zmienia faktu, że przynajmniej był w końcu jakiś podejrzany. Fizycznie. Zaczęło mu się gmeranie w życiorysie. Najpierw jego szef z tych magazynów Jewel powiedział, że Arnold nienawidził ludzi i chciał wszystkich otruć. Kolega z pracy określił go jako niedojrzałego samotnika i nicponia, który buntuje się przeciwko społecznym normom. Żona zeznała, że miała całe kartony jakichś chemikaliów, ale właściwie nie wnikała i ponoć podał jej kiedyś tabletkę Tylenolu i zwymiotowała, ale stwierdziła, że to pewnie z przegrzania, więc jeszcze było to. W ogóle facet miał opinię frustrata. Przemocowca, i opisywano go jako takiego ptysia, co jak mu krem tak się nie układa, w tak jak on lubi, to dostaje szału i wybucha agresją. A policji też nie lubił, zresztą, swoją drogą. Nie, taki nie bardzo policyjny w tym wszystkim. Jakoś trudno się dziwić. Jakaś pielęgniarka pracująca w drzewo, bo tam taka była taka dziewczyna, która pracowała na, tam po części w drzewo, a po, po części była pielęgniarką, powiedziała, że Arnold chciał kiedyś. Od niej części ludzkiego ciała, zapytał się, czy ona może mu zorganizować, żeby mu rozrzucić po mieście, żeby sfrustrować policjantów. Taki dowcip chciał zrobić. Znaczy, ona mu nie dostarczyła tych, tych, tych części ciała. Natomiast no, taki pomysł był. Ja nie wiem, czy to był w żartach, czy on tak na serio. Ale no, takie informacje wychodzą. W międzyczasie radośnie upubliczniono jego wizerunek, adres i wszystkie dane, więc Arnold nie czuł się w swojej sławie mojego chemika jakoś specjalnie komfortowo. No bo można się domyśleć, jak to wybuchło w mediach i we wszystkich gazetach, w telewizji i wszystkich innych tam czasopismach. Policja przeszukała mu wszystko od góry do dołu łącznie z szafką w pracy, przepytała wszystkich, którzy mogli, których mogli, żeby po prostu cokolwiek na niego znaleźć. No i jak się można domyśleć, Arnold miał powyżej czapki z daszkiem tej całej sytuacji. Wypuszczono go w końcu na wolność po wpłaceniu 600-dolarowej kaucji, ale jego życie do normy nie wróciło nigdy. Popadł w długi, no bo tam trzeba było zapłacić adwokatów i takie inne rzeczy, depresję, pił jeszcze więcej, ogólnie był wściekły na cały świat. I uważał, że służby go prześladują za nic, w ogóle zaczął popadać w paranoję, że podsłuchują i jego, i jego adwokata. I zaczął się zastanawiać, za jakie grzechy. A jak mu przetrząsali dom, a drugi raz, 13 października, bo on tam czekał na postanowienia sądu, to tak, bo jak oni tam przetrzepowali mu już wszystko, już jak tam konkret wszedł, i na mu przeszukali raz, bo ich zaprosił, a drugi raz ich później już z nakazem już przeszukali ten dom, Tak jak rozmawiał z policjantami, to się próbował wypytywać, kto na niego doniósł, bo doszedł do wniosku, że ktoś na pewno na niego doniósł. Znaczy, albo sam doszedł do takiego wniosku, albo mu powiedziano, że był informator. Mógł sobie wykoncypować, co mu istnieje. I był... Elegancko rzecz mówiąc, bardzo głęboko zniesmaczony tym faktem. Brutalnie rzecz ujmując, miał ochotę wziąć i zastrzelić tego informatora. W końcu doszedł do tego, że to Marty Sinclair. Nie wiem, czy ktoś mu o tym powiedział w barze, nie wiem, czy ktoś mu powiedział to w policji. Nie mam pojęcia, czy to była kwestia taka, właśnie, że on do tego doszedł przez taką koncepcję, że jeżeli on rzeczywiście zaatakował Martiego tam parę dni wcześniej a nie jakiegoś y, 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 przychodnego tam klienta, to, to musiał być Marty. Ja nie wiem, z, na jakim poziomie on to wykoncypował, ale doszedł do wniosku to, że to był Marty y, Sinclair. No i miał w tej kwestii akurat rację. I stwierdził, że Marty musi za to zapłacić. Za to, że mu jego życie weszło na takie strasznie pokrzywione e, cyjankowe tory. 17 czerwca 1983 roku Arnold pił w barze Lili z bronią przy pasie. On sobie kupił jakieś magnum w międzyczasie. Swoją drogą mi się kolorowe, jak ktoś ma broń przy pasie, to nie wolno pić alkoholu. Ładowaną broń. A czy to, akurat, to jest akurat mniej, najmniejszy problem w, w tej całej historii, która się zadziała 17 czerwca. Natomiast w każdym razie on tam pił z tą, z tą bronią, i ktoś mu wtedy napomknął, że Marty Sinclair jest gdzieś w okolicy. Nie w tym barze, a gdzieś tam w okolicy jest. Arnold wyszedł, ponoć po meksykańskie żarcie i wrócił tuż przed zamknięciem, bo ponoć zostawił zapalniczkę. Przynajmniej taka jest historia. Jak sobie wracał do tego baru lili, to patrzy, a przed nim idzie Marty Sinclair z grupą przyjaciół w świetnym humorze. Arnoldowi czerwona mgła zasłoniła oczy. Wyciągnął broń i krzyknął: "Marty, czemu nam nie doniosłeś?". Po czym, nie czekając na odpowiedź, wystrzelił w pierś faceta, którego nienawidził przez tyle miesięcy i uciekł. Zresztą na policję zgłosił się sam następnego ranka. Tylko jest mały, bardzo poważny straszny problem. Bo to nie był Marty Sinclair, tylko ktoś zupełnie inny, bardzo podobny. Bogu ducha winny John Stanisza. Ponoć genialny programista. Potwornie zdolny, chyba nawet kilka lat przeskoczył w szkole i yy, yy, zupełnie, jakby był niezwiązany. Nie znał tego Martego Sinclair'a. W ogóle nie, był tam zupełnie przez przypadek. Tyle, że był podobny. A Arnold chyba nie był za przesadnie trzeźwy. Więc on zastrzelił Bogu ducha winnego człowieka, bo uznał, że. Yy, to jest ten kolej, który na niego doniósł. Absolutnie od faktu, że, że donoszenie to nie, nie powinno się kończyć morderstwem, ale to pomijmy. Kim był John Stanisza? Jak mówię, potwornie zdolny człowiek. Wiem, że on się w 1960 roku ożenił z Loretą i był dom, dumnym ojcem trzech córek. Małżeństwo nie przetrwało próbę czasu, ale on był bardzo aktywny w życiu swojej dzieci. Chętnie zabierał, na swoje, je, zabierał je na przejażdżki swoim Cadillac'em, na koncerty rockowe a nawet delegację jedną do no, Nowego Jorku, na pewno te dzieciaki zabierał, te swoje córki, jak opisał jedna, z córek, był takim fajnym tatą, który może, no wiadomo, no małżeństwo się nie udało, on tam koło nich nie był każdego dnia, ale starał się być tak aktywny, jak tylko mógł. Tamtej feralnej nocy spotkał się ze swoimi przyjaciółmi z roboty, bo akurat kilku z nich straciło zatrudnienie, więc wypadało się spotkać, pogadać, pożalić, jak to zwykle mieli w zwyczaju. John w ogóle uwielbiał muzykę, szczególnie na żywo, kochał łazić po klubach, delektować się fajną nutą, sącząc piwo. I po prostu tam był ze znajomymi, w złym czasie, w złym miejscu, no, no koszmar. Zginął, bo faktycznie uderzająco podobny do Martygo Sinclair, ale ze sprawą Tylenolu, ani ze sprawą Arnolda nie miał nic wspólnego. Jakby tej tragedii było mało, to policja wezwała jego 16-letnią córkę, żeby zidentyfikowała ciało, bo on był rozwiedziony, więc to była najbliższa krewna, która mogła 16 lat. Teraz by to chyba nie przeszło, no ale jak mówię, rodzice byli chyba starsi czy, czy nie mogli, natomiast nie było nikogo innego, kto mógł zostać wezwany, więc tylko córka. Wiem, że został pochowany w niebieskiej trumnie, którą wybrały dla niego dzieciaki, gdyż był to jego ulubiony kolor. Jakież było jednak zdziwienie wszystkich, gdy na pogrzebie, w oprządku katolickim, do komunii przystąpił praktycznie z sobowtór ich ojca to był Marty Sinclair. Są drogą John i Marty się nie znali zupełnie. Nie wiem, dlaczego Marty był na tym pogrzebie, czy usłyszał o tym, czy, czy był tam zupełnie przypadkowo. Ale tam cała rodzina była kompletnie w szoku, bo on dokładnie wyglądał jak John. John zwany jest ósmą ofiarą Tylenolu, ale niestety nie ostatnią, bo niestety znowu dopiero zaczynamy. Arnold w każdym razie sam oddał się w ręce policji, która ogólnie była w wielkiej konsternacji, bo robiła wszystko, żeby go za coś aresztować. A on sam przychodzi i zaczyna płakać, że zabił nie tego człowieka, który chciał zabić. Zemsta zemstą, ale no nie o taką zemstę Arnoldowi chodziło. Oczywiście został aresztowany, poszedł proces o morderstwo, na którym Arnold kajał się przed rodziną, no ale wiadomo, no, no rodzinie to niewiele da. Niemniej trochę przez fakt tego morderstwa zniknął nieco z grona podejrzanych, bo jeżeli tak się przejął zbrodnią po pijaku, pod wpływem emocji, to ciężko było założyć, że mógł być wykalkulowanym maniakiem, który otrył przypadkowych ludzi. Co ciekawe, z tym założeniem nie zgadzał się profiler FBI, który uznał, że skoro Arnold zabił jedną osobę, to byłby w stanie popełnić masową zbrodnię cyjankową. Są ludzie, którzy wierzą, że Arnold dalej, do dzisiaj wierzą, że Arnold był odpowiedzialny za te morderstwo. To jest jeden z takich głównych podejrzanych. Tych podejrzanych będzie jeszcze, jak mówię, bardzo, bardzo dużo. W każdym razie Arnold 11 stycznia 1984 roku został skazany na 30 lat za morderstwo. Co jest dość ważne, bo w 1986 roku siedział w więzieniu, a 86 rok będzie bardzo istotny. Nie uprzedzajmy jednak faktów. Próbowano przepytywać Arnolda jeszcze parę razy, mając go obietnicą zwolnienia warunkowego, chociaż nie wiem, jak trzeba mieć popalone frytki w mózgu, żeby przyznać się do cyjankowej zbrodni i liczyć, że cię wcześniej wypuszczą? No ale w każdym razie miał jakąś opcję wyjścia po 15 latach, jakby coś powiedział, ale nic nie powiedział. Chociaż tu trzeba zaznaczyć, że to był problem ogólnie prawny, bo podmiana leku nie była przestępstwem federalnym w 1982 roku. Dopiero w 1983, głównie przez tą całą imprezę McDowell w Chicago, kongres przyjął, że fałszerstwo leków za przestępstwo federalne. To jest bardzo ważne, bo jeżeli jest to przestępstwo federalne, wtedy sprawę przyjmuje FBI, a przynajmniej jest to w ich jurysdykcji. Więc tam był jeszcze taki problem prawny, że właściwie, że abstrahując od faktu, że nie ma tutaj oskarżonego, są tylko podejrzani, tak by był jakiś oskarżony, to nie byłoby tak prosto go skazać, bo to sąd federalny czy sąd stanowy, to są tam problemy prawne. Znaczy, ten problem prawny jest czysto teoretyczny, bo oni nikogo nie złapali. Ale wracamy do Arnolda. Barowano się z nim jeszcze przez parę lat. Policja, szczególnie ci, co go zgarnęli, obstawiali, że może to jednak sprawca. Uważali, że dowody, które znaleźli w domu Arnolda, jego zachowanie i wszystkie inne informacje zebrane podczas śledztwa jednoznacznie, jednoznacznie wskazują, że to on. Oficjalnie Arnold został skreślony z listy podejrzanych, ale nieoficjalnie te podejrzenia dalej były. Do dzisiaj nawet są. FBI odpuściło zresztą miało swojego podejrzanego, o którym za chwilę, bo on jeden, jedni mieli jednego, a inni drugi mieli drugiego. Znaczy, jeszcze tam, mówię, jeszcze były jakieś tam inne mniejsze rybki. Ale kiedy Arnold w 1998 roku wyszedł z więzienia po 25 latach, jak można się domyśleć, jego życie nie nabrało wybitnie kolorytu. Dolores zmarła w 1995, zresztą byli rozwiedzeni i nie mieli dzieci. Była jakaś tam dalsza, spowinowacona rodzina, ale bardzo daleka. Z wyrokiem za morderstwo, nawet odsiedzianym, ale dalej w papierach, no, męczył się, żeby znaleźć pracę. W końcu ulitował się na nim Steve Schulman, właściciel serwisu samochodowego, i zatrudnił go na pół etatu jako dostawcę. No, no, nie narzekał. Podobno był bardzo miły, bardzo sympatyczny, bardzo obowiązkowy. Stawał się do pracy, robił to, co do niego należało, ale był człowiekiem, no, już takim podłamanym ogólnie. Jasne, że nie aż tak podłamanym jak rodzina faceta, którego zastrzelił. Żeby to było jasne, natomiast w życiu, no, niewiele miał czego wyczekiwać już. Był już nie w pierwszej młodości, rodziny nie bardzo, wielu przyjaciół sprzed morderstwa odwróciło się od niego. A na dodatek sprawa Tajlandalu cały czas gdzieś tam się działo, nad głową jak czarna migda, owa chmura. Faktu, że był podejrzany, absolutnie nie ukrywał i w sumie jego nowi współpracownicy to bardzo docenili, że on właściwie w swoich pierwszych słowach powiedział, że byłem podejrzany o to, tak, żeby to było jasne, żeby to nie była jakaś niespodzianka. Natomiast to towarzystwo w tym serwisie samochodowym przyjął go pod swoje skrzydła i się starali, żeby mieć jakieś poczucie, że ktoś się o niego troszczy. Stworzyli taką, jakby, taką. Rodzinę koło niego trochę. W 2008 roku Arnold zadzwonił do szpitala weteranów, mówiąc, że czuje się fatalnie. Są drogą jakość szpitalu weteranów w Stanach Zjednoczonych to jest dramat. I dzwonienie tam mogło niewiele przynieść, ale to jest zupełnie trochę inny temat. W każdym razie on miał problem z receptą na antydepresanty, i psychicznie czuł się fatalnie. Miał koszmary, dręczyły go wyrzuty sumienia, cały czas widział w snach, twarz człowieka, którego zamordował. Pogłębiło mu się to tak bardzo, że musiał zrezygnować z pracy, bo nie mógł się już po prostu skupić. Za, za bardzo go dręczyło, i czas spędzał w swoim mieszkaniu z ukochanym kotem o imieniu Harley. Szyman oczywiście zrozumiał sytuację, no ale dalej starał się troszczyć o, o tego człowieka, uważając go właściwie za e, członka rodziny. W czerwcu 2008 roku Arnold przestał odpowiadać na telefony, kiedy zaniepokojeni znajomi z jego byłym szefem na czele weszli do jego mieszkania, znaleźli go martwego w Łazience, zmarna zawał serca. Szyman zadbał, by Arnold został pochowany z wojskowymi honorami, jak na weterana przystało i pomógł w organizacji pogrzebu. Jego rzeczy rozdano potrzebującym. Natomiast to rozdawanie tych rzeczy nie podobało się śledczym. W 2009 roku przyszli do zakładu Schumana, prosząc o wydanie wszystkich rzeczy Arnolda, jakie jeszcze zostały. To był ten czas, kiedy wpadli na pomysł, żeby jednak zrobić badania DNA. Ponieważ nie bardzo udało im się coś znaleźć, dokonano ekshumacji Arnolda w 2010 roku, żeby jak powiedziano, potwierdzić lub ostatecznie wykluczyć jego udział w sprawie. Udowodnić nic się nie dało, szczątki Arnolda zostały z powrotem złożone do grobu, a część śledczych do dzisiaj uważa, że to on był winnym. Był winnym na pewno jednego morderstwa, i to morderstwa z przypadku. Ale trzeba dodać, że chociaż Arnold cały czas w tych kanałach sprawy Tailanolu zapisany jest jako jeden z głównych podejrzanych, bo, nawet tkniecie się na niego, jeżeli kiedykolwiek będziecie chcieli poczytać więcej o tej sprawie, to Arnold jest wymieniany jako jeden z głównych, to formalnie nigdy nie zostało to oskarżony. To były cały czas jakieś tam przesłanki, jakieś informacje, w mediach to było, ale on formalnie nigdy mu taki zarzut nie został postawiony. I tak się kończy historia Rogera Arnolda. Nie był oczywiście jedynym podejrzanym. Co więcej, nie był nawet głównym podejrzanym, było też sporo takich trochę mniejszych, których tam sprawdzili szybciutko. Na przykład jeden z takich właśnie chwilowych podejrzanych, na których się skupiła uwaga śledczych, to była taka sytuacja, że jakiś profesor, który poinformował władzę, że jego student chodzi, czy ktoś tam na kampusie, chyba student, chodzi i podrywa laski na cyjanek. Znaczy chwali się, że ma truciznę w domu. Jak wiadomo, jak masz zestaw małego trudziciela, to od razu majtki w dół. Był jakiś facet, który groził, że zatruje produkty mięsne firmy Hormel w taki sposób, jak Tylanol zatruł ludzi. Znaczy, ja wiem, że współczesne produkty typu prasowana szynka to jest abominacja względem natury, ale raczej ciężko podmienić wnętrze szynki na cyjanek, żeby się nikt nie zorientował. Jak mu śledczy przeszukali mieszkanie, to jego magiczny trujący plan to było po prostu szynkę zepsuć. No więc też odpadło, chociaż policjanci przyznali, że faktycznie szynka była strasznie zaśmiertła. Więc jeszcze był ten. I teraz przejdziemy do historii najbardziej pogmatwanej, to jest ten główny podejrzany, a mianowicie opowiem Wam o Jamesie Louisie, Chociaż nie wiem, czy tak naprawdę Jamesie bo facet miał ze 30 różnych tożsamości, ale zacznijmy od samego początku. Chociaż tutaj wybierać początek tak grać z skarpiami w Totolotka. Nie wiadomo, kto kręci kulkami, jak to numer wyciąga. Ale dobra. Zaczynamy 8 sierpnia 1946 roku w Memphis, Tennessee. Na świat przychodzi Theodore Elmer Wilson. Jego rodzice, Opal i Theodore, po nim po ojcu dostał imię, byli ponoć niezaradni, nieodpowiedzialni, nie nadawali się do posiadania dzieci. Słowa sądu federalnego, nie moje. O ile odpowiedzialności nie udało im się uprawiać, za to uprawiali inne elementy z dużym upodobaniem, efektem czego Theodore, a przynajmniej na początku będzie Teodorem, miał szóstkę starszego rodzeństwa. A przynajmniej na początku szóstkę. Jeden jego brat zmarł na zapalenie płuc. Prawdopodobnie, bo w końcu trudno się połapać, szczególnie, że rodzice tak nie do końca wiedzieli. Drugi, tu cytuję, przez pierwszy rok swojego życia jadł tylko dwuletnie pomidory. I od tego umarł. A właściwie, odwołując się znowu do informacji, przez brak jakiegoś wpływu medyczno-ratunkowego na, na tą dość zadziwiającą dietę. Nie wiem, co jadła reszta dzieci, ale chyba coś innego, bo nie umarła. W każdym razie Teodor miał coś ponad rok. Kiedy starszy Teodor, jego ojciec, znaczy, stwierdził, że ma dość takiego życia, poszedł po zapałki i nie wrócił. Znaczy, gdzieś poszedł sobie. Nie wiem, czy te dzieci, ta żona, ta niezaradność, czy te pomidory przes przesądziły, ale stwierdził, że rozpoczyna inny rozdział swojego życia i poszedł w siną dal. Mama Teodora była więc także zmuszona do rozpoczęcia nowego życia i już nie tak wspaniałego, bo miała w sumie jeszcze piątkę dzieci. Przeprowadziła się do Joplin w Missouri, gdzie doszła do wniosku, że popełzł znikniętego męża. W sumie nie był taki głupi i też poszła po zapałki i nie wróciła, zostawiając piątkę dzieci na pastwę losu. Mówiłam, że się nie nadawali do posiadania dzieci. Dzieci za to była, były chyba bardziej obrotne od rodziców, bo przez dwa tygodnie dawały sobie same radę, znaczy nadawały jak dawały. Po tych dwóch tygodniach policja przyłapała 9-letnią siostrę Teodora, kradnącą mleka, mleko ze sklepu, więc się wywieziono od sytuacji i dzieci zostały przetransportowane do Siercińca. Tam Teodora zaleźli Floyd i Charlotte Lewis, którzy zdecydowali dwulatka adoptować i zmienili mu od razu miano na James William Lewis. Później mu w krew wejdzie zmienianie personaliów, ale nie uprzedzajmy faktów. Próbowałam się doszukać, czy Teodora, właściwie James, już teraz... Miał jakieś kontakty z rodzeństwem, ale nie widziałam żadnej informacji. On kiedyś powiedział, że on chyba nawiązał kontakt z biologiczną matką, ale nie mam żadnych dodatkowych danych w tym temacie, więc chyba on tam ich próbował gdzieś tam szukać i znajdować. Nie wiem, z jakim efektem. Nie wiem też ile mógł pamiętać z domu rodzinnego, ile traumy mu weszło do głowy z tego tytułu. Niemniej życiorys zaraz zacznie mieć bardzo barwny, chociaż adopcyjni rodzice ponoć starali się stworzyć fajny i spokojny dom. James wychował się jako jedyne dziecko pary na sporej farmie. Niczym specjalnym się nie wyróżniał. Był raczej samotnikiem, a ze szkoły przynosił. Takie sobie stopnie. Niestety szczęście lub w miarę normalność nie trwało długo. Adopcyjny ojciec umiera na zawał serca, kiedy James ma 12 lat. Adopcyjna mama, która pracuje w fabryce koszul, wychodzi za mąż ledwie dwa lata później. Wydaje się, że dorastającemu młodzieńcowi nowemu mężowi Charlotte nie było jednak specjalnie po drodze. Tak nie bardzo, że James zaczyna chorować na depresję. A przynajmniej tak można domiemywać, bo w czerwcu 1966 roku uciekał z domu na dwa dni i zostaje znaleziony w jakimś płytkim stawie, gdzie ponoć próbował popełnić samobójstwo przez utopienie się. Z czego to wynikało i jaki był powód, to nie wiem. Można zakładać, że to tom rodzinny, ale nie mam danych, tyle tylko, że chciał się utopić, no, mniej lub bardziej w kałuży. Został przywieziony do domu, gdzie. Gdzie zażądał klucza do szafki, w której ojczym trzymał broń. Jak się można domyśleć, ojczym nie wyraził chęci ani ochoty tego klucza oddać, na co James rzucił się na niego z, z pięściami i poturbował faceta, łamiąc mu kilka żeber. Było tak źle, że matka i ojczym musieli uciekać z własnego domu, kiedy syn biegał za nimi siekierą. Dlatego że też właśnie domniemuję, że epizod z kałużą był spowodowany sytuacją w domu rodzinnym. Stąd Kiero nie pobiegał specjalnie długo, bo został zaaresztowany i oskarżony o napaść, spędzając trzy tygodnie w areszcie. Tam znowu próbował popełnić samobójstwo, tym razem łykając 36 aspiryn. Być może była to próba samobójcza, być może spryt, bo James się tym swoim kombinatorstwem w życiu jeszcze wykaże. Fakt faktem jest, że został przywieziony do szpitala psychiatrycznego dokładnie 24 czerwca 1966 roku. Ponoć podczas hospitalizacji predził coś o zabiciu męża swojej dziewczyny, czyli jakąś miał oraz jej teściów. Z tym, że James Louis później temu wszystkiemu zaprzeczał. On ogólnie bardzo lubi zaprzeczać, ale mech był taki, że cała ta akcja z siekierą, kluczem, kałużą i tym wszystkim, to była ponad ustawka, żeby uniknąć powołania do wojska. I to powołanie do wojska w latach 60. miało trochę inny wymiar dżunglowo-napalmowy, bo to się działo przecież w Wietnam. Z tego też tytułu James twierdził, że żadnych prób samobójczych tak naprawdę nie było, to była tylko gra i zabawa pod tytułem Kamaszom mówimy zdecydowane nie. A jak nie możemy powiedzieć nie, to będziemy kombinować o zgniłe pomidory pod górkę. Sąd jakoś uznał, że jego wyjaśnienia są pozbawione logiki. Lewis ogólnie uważał siebie za bardzo sprytnego, chociaż wcale nie był taki sprytny, ale to się dopiero okaże przy pewnym liście i zwłokach na strychu. W każdym razie z tego szpitala wyszedł i rozpoczął studia na University of Missouri w Kansas City. Ale jakoś się tak rozpoczął, że obalił kilka przedmiotów i ogólnie źle się na tych studiach bardzo czuł, więc wrócił na łono szpitala w 60%. W 1967 roku. Swoją drogą nie ma nic złego, żeby do takiej placówki pójść, jak sobie człowiek nie radzi, żeby to było jasne. Natomiast Louis utrzymywał później, że był hospitalizowany tylko raz, bo, bo ten Wietnam, a ten drugi raz się w ogóle nie wydarzył. Pobyt chyba nieco mu pomógł, bo na studiach chyba jeszcze podczas tego pierwszego semestru, coś co mu tak wtedy nie poszedł, Louis poznaje Lee Ann Miller. Dziewczynę z rodziny zamożnej, dziewczynę bardzo utalentowaną matematycznie, i zakochuje się w niej z wzajemnością. Źródła podają, że rodzice Lian zachwyceni nie byli, ale młodzi pobrali się w listopadzie 1968 roku. Lian była już wtedy przy nadziei, bo 7 miesięcy później przychodzi na świat jedyne dziecko pary, córeczka Toni Ann. Ja wiem, że te komentarze o pomidorach, zapałkach i siekierach można brać trochę lekko, ale James naprawdę nie miał lekkiego życia. Przejście na świat córeczki niestety to raczej bardzo gorzka karta w jego życiorysie. W wieku trzech miesięcy dziecko musiało przejść operację serca, ale to nawet nie to było przyczyną zmartwień pary. Toni to Ann urodziła się z syndromem Down'a i do piątego roku życia opanowała jedynie 30 słów. Rodzice bardzo o nią dbali, próbowali wszystkiego co mogli, a Louis wręcz wziął sobie rozwój dziecka na warsztat i bacznie obserwował jej postępy. Do takiego poziomu, że wręcz klinicznie obserwował jej postępy. Tak źródła podają. Rodzina się powiększyła, z czegoś trzeba było jednak żyć, więc otworzyli małe biuro rachunkowe Louis i Louis, z czego w sumie pracował tylko jeden Louis, a konkretnie żona, bo akurat Dryk miała ponoć całkiem niezły do tych cyferek. To się jej rodzicom zupełnie nie podobało i uważali Louisa za osobę marnotrawiącą nie tylko czas ich córki, ale powietrze, które wydycha, więc no nie lubili go tak. Prawdę mówiąc. Bo ona robi za wszystkich, a on tylko siedzi i myśli. On bardzo lubił myśleć. Niestety coraz mroczniejsze te myśli musiały mu się tam kłębić w głowie. Dlaczego? Dlatego, że córeczka była bardzo słabego zdrowia. W wieku pięciu lat Toni Ann musiała przejść kolejną operację serca. Miała dziurę w sercu. Niestety tej już nie przeżyła. Podczas operacji miała podany lek o nazwie Prolen które produkowała firma Johnson Johnson. Ponadto jest to dzisiaj używany podczas operacji. Czy to może mieć związek później? Wydaje się, że niekoniecznie. No rodzice nie starali się nikogo obwiniać, nie szukali spisku farmaceutycznego, tylko przeszli do ciemnej jamy żałoby, próbowali się po tym wszystkim jakoś poskładać. Wiem, że uczestniczyli nawet w grupach wsparcia, a inne źródła donoszą, że nawet jakąś prowadzili. Więc tam nie było żadnej jakiejś większej afery, że oni oskarżali producenta o jakieś zaniedbania. W międzyczasie, o ile, o ile tych międzyczasie rzeczy się działo, więc trzy lata po śmierci córki. Jim Louis zaprzyjaźnił się z Percy Menziesem, świeżym imigrantem z Indii, z racji faktu, że Percy miał syna, który wymagał no, szczególnej opieki. Louis pomógł mu nawet w kwestiach wizowych. Panowie tak przypadli sobie do gustu, że postanowili założyć razem biznes. A czy nie wiem kto tu bardziej zakładał, a kto ten biznes robił, bo jak wiadomo, Louis był bardziej po tej myślącej stronie. Natomiast założyli firmę Aldrich International, która w założeniu miała eksportować maszyny do robienia tabletek do krajów drugiego i trzeciego świata, a w zamian Louis chciał importować sprzęt sportowy i kamienie półszlachetne. Jak wyczuwacie szwindel, to chyba dobrze wyczuwacie? To znaczy bardziej po stronie Louisa, bo Percy akurat chciał te, te prasy do tych tabletek robić. Z tym, że ambicje partnera przerastały jego możliwości konto bankowe, i się panowie rozstali. I to tak rozstali, że później przestaje ze sobą rozmawiać. O co dokładnie poszło, to Percy nie pamięta. Louis już tam też nie powie, a nawet jakby powiedział, to zaczynamy mieć wątpliwości, że powiedziałby nam prawdę. Natomiast, jak mówię, pytanie, kto tam myślał, kto tam robił, bo Percy później osiągnął duży zawodowy i finansowy sukces DuPont Pharmaceuticals. No, i niektóre źródła twierdzą, że on tą firmę współzałożył, ale wziąłem i sprawdziłam i chyba nie bardzo, bo działa na rynku od 70 lat. W każdym razie, przecież tam karierę zrobił, teraz zarządza ufundowanym przez siebie centrum rehabilitacyjnym w okolicach St. Louis. Niemniej istotne jest to, że zaczynają się tutaj w jego życiorysie pojawiać jakieś poszlaki. To znaczy, poszlaki, z których później śledczy będą próbować kleić motyw. Jest to połączenie pomiędzy niechęcią do Johnson Johnson z powodu leku podanego podczas operacji córki. Jest, no jest to trochę grubymi nićmi szyte, no ale zawsze jakieś leki się podaje podczas każdej operacji. Więc tutaj zaczynają być jakieś schody logiczne, to takie kręcone na strych. Może nie na strych. Strych nie, nie bardzo, ze względu na drugą część historii, ale wiecie o co chodzi. Ale mamy też połączenie z jakąś próbą robienia tabletek, nie kapsułek, nie ampułek też, wiem, wiem, nie niampułek. Więc można wyciągać jakieś wnioski, takie spekulacyjne bardzo, że on tam coś niby gdzieś tam. Przynajmniej tak śledczy będą próbowali udowadniać. Myśleliście zapewne, że ta historia nie może się bardziej pokręcić. To się zaraz pokręci. Na strychu. Wydaje się, że Louis źle się chyba czuł, jak nie miał przy sobie jakiegoś kolegi przyjaciela, z którym mógłby spędzać czas i oświecać swoimi myślami. Więc, jak Percy poszedł do wsi i tam osiągać jakieś prywatne sukcesy, to Louis całą swoją uwagę zwrócił na Raymonda West'a, tego starszego pana mieszkającego samotnie, który był klientem firmy księgowej Louis i Louis. To tylko tyle, że oni tam mu rachunki robili. Jako, że Jim, a właściwie jego żona, prowadzili księgi Raymonda, to wiedział, że facet jest majętny, ale też nie wydaje pieniędzy. Bo jak wiadomo, są dwa kroki do tego, żeby być bogatym. Bo punkt pierwszy to zarobić pieniądze, punkt drugi nie wydać ich. 72-letni Raymond mieszkał w odziedziczonym pomadce domu z ogrodem różanym. Yy, nigdy żadnej żony ani dziewczyny koło niego nie było. On się zwykle zajmował tą pielęgnacją kwiatów, czasami nawet sprzedawał do kwiaciarni. Albo też siedział w swoim ulkochanym fotelu z zielonym obiciem i słuchał swojej kolekcji płyt, podziwiając też swoją kolekcję szklanych buteleczek avonu. To jest takie Badziewie w sensie. Znaczy, co się komu podoba? łapy tak zwane, ale ponoć strasznie rzadkie. Się z tego, są ludzie, którzy to kolekcjonują. No i on to zbierał. I to były jego pasje życiowe. Raymond był cichy, spokojny, trzymał się na uboczu jeżdżąc za jakiś czas swoim kabrioletem, jak mu wiatr, to wiatr rozwiewał siwy włos, i spędzając czas ze swoimi znajomymi. Ci mówili, że był ekscentryczny, a co to znaczy, to zaraz się dowiecie, bo z tego będzie niezły klik. W każdym razie Jim zaczął faceta nachodzić i prowadzić się zaprzyjaźnić. Raymond był zbyt uprzejmy, żeby go przegonić ze swojego życia, ale trochę się zaczął denerwować tą namolnością tego księgowego. Szczególnie, no, HS się zgadza, tak. Wszystko tam, nie ma tam żadnych powodów, żeby rozmawiać. A ten, a ten Jimko przychodzi, i coś cały czas chce i on cały czas chce opowiadać i, i spędza czas, więc jakby on tak, no, no, no dobrze, no ale ojej. A jeszcze było coś takiego, że Raymond tam jakoś swoich pieniędzy nie wydawał za bardzo, tyle co na zakupy jedzeniowe i tyle, chyba nawet zamawiał do domu i to byłoby tyle z ekstrawagancji, przynajmniej na razie. I nadchodzi 23 czerwca 1978 roku. Około godziny 18.30 Raymond zadzwonił do swojej koleżanki Candy Lowe, skarżąc się na problemy z żołądkiem i tego księgowego, co mu cały czas przyłazi i zajmuje czas. Niemniej obiecał Candy, że wpadnie do niej później i pomoże jej naprawić lodówkę, chyba czy tam jakiś inny sprzęt była lodówka. Tego samego wieczora inny znajomy Westa podjechał pod jego dom, pukając do drzwi. To były te czasy, że jakoś nie trzeba było się specjalnie anonsować i umawiać na spotkania, można było zajrzeć do kogoś niespodziewanie. Ale o dziwo, dom był zamknięty na kłódkę. Co nie wiem, nie było takie dziwne, przynajmniej niektóre źródła podają, że to nie było takie dziwne, bo tam była jakaś, jakaś jazda z powodzią i był jakiś remont, więc, więc to było normalne, że to było zamknięte na kłódkę, no pomijając. No, no, czy na kłódkę, tam na powódź nie pomoże, no ale jak mówię, no, renowacja tam trwała, czy tam ktoś chodził, żeby był jakiś dostęp do tego, do tego domu. Kolega się trochę zaniepokoił, więc obszedł dom, dom dookoła, stanął na jakiejś doniczce i zajrzał do środka. Wydawało się, że dom jest pusty, łóżko było nieposłane, A, a trochę dziwne mu wszystko, ale no, że wszystko jest w porządku. Coś go jednak tknęło, więc zadzwonił na policję, żeby przepytali Louisa, co się stało z Raymondem. Bo Louis tam był cały czas, No, no mówię, na wolne był, strasznie. Policja więc zadzwoniła do pana księgowego tego odmyślenia i ten odparł, że z tego co mu wiadomo, to Raymond cytuje: wyjechał na trzy lub cztery dni do Ozark ze swoją dziewczyną. No i tu się zacznie problem, bo tego czego Louis nie wiedział, to to, że Raymond był gejem, więc żadnej dziewczyny nigdy by nie zabrał nigdzie, a zresztą nie miałby nawet jak, bo jego samochód cały czas był w garażu. Jak się można domyślać, tej informacji policja też nie miała, no ale znajomi już mieli. I zaczęli się już poważnie niepokoić. Dwa dni później ten sam kolega zauważył, że na drzwiach wyjściowych do tego domu jest kartka. I ta kartka, kartka z informacją, że wyjechałem do Ozorki, jak coś, to proszę się kontaktować z Jimem. Którego Raymond. No w twarz mu tego nie powiedział, no ale jakoś tak przesadnie, jakoś, tam, jakoś go tam nie lubił, tak? Problem polegał na tym, że pismo było wyraźnie nie Raymonda, a notatka była sporządzona na papeterii firmowej Louis i Louis. Bardzo sprytnie, nie można się już chyba bardziej podłożyć. Wtedy już policja przekonała się, że trzeba się wbić do tego domu, i co za zbieg okoliczności, znalazła w tym domu inną notatkę na stoliku, żeby, cytuję: Proszę nie przeszkadzać do 13, będę spać do późna, Raymond. I to wzbudziło jeszcze więcej podejrzeń wbrew pozorom, dlatego że Raymond się zawsze podpisywał Rej, Ray, zostawiając Raymond, czy tę, tę oficjalną, pełną wersję swojego imienia, na oficjalne pisma bardziej. No i a czy, dlaczego miałby podpisać coś takiego, no, że, że, że niby ten remont, ta, niby tak czy coś. No i dalej charakter pisma się nawet nie zgadzał. To znajomi widzieli. W każdym razie policjanci przeszukali ten dom, ale wydawało się, że wszystko jest w miarę w porządku, a przynajmniej nic nie było nie w porządku. Oprócz tego, że to zielone krzesło, na którym on tak lubił siedzieć, zapadło się pod ziemię. Yy, kolega kupił dwie nowe kłódki, żeby zabezpieczyć ten dom. No, bo oni zaś chyba przecięli tą kłódkę czy coś tam, tak? Więc, jakby, żeby no nie stał otwarty. I nagle, jak on tam zakładał te kłódki, nagle się objawił Luis, który zaczął wymachiwać rękami w wielkim zdenerwowaniu, wrzecząc, Co wy robicie? Jak kolega miał wcześniej mgliste podejrzenia, to teraz już miał takie bardziej klarowne. Nie? Udał się do banku. Ciekawy, czy nie było dziwnych ruchów na koncie Raymonda. No i były. Bank poinformował go. Swoją drogą, poinformował, to tak jest ciekawostka, bo ta osoba nawet nie mógł tak poinformować jakiegoś kolegi. Musiałby być jakiś nakaz sądowy, żeby udzieli informacji finansowej osobie niezwiązanej. Albo jakiejś takiej nieprzypisanej, nie, nie powiedziałabym, do konta. W każdym razie bank poinformował, że był czek wystawiony na 5000 dolarów na firmę Louis Louis, właśnie z Raymondowego konta, ale coś im się nie zgadzało. I wyglądał ten czek jakoś na podróbkę, więc go nie zrealizowali. Kolega zmroziło, bo Raymond zwykle nie wypłacał więcej niż 100 dolarów. On był bardzo ostrożny z pieniędzmi. A to było naprawdę bardzo dużo pieniędzy w 1978 roku. Naprawdę, nawet teraz 5000 dolarów to nie jest mała suma, ale wtedy naprawdę było bardzo dużo. Teraz to jak mówię, to jest jeden czynsz za jeden miesiąc kawalerki w Santa Monica. W każdym razie okazało się, że Luis jednak ten czek zrealizował w innym banku, mniej uważnym, twierdząc później, że Raymond udzielił mu pożyczki. Przedstawił nawet jakieś tam dokumenty, że oni podpisały jakąś umowę o pożyczkę parę dni przed, przed zniknięciem Raymonda, ale one jakoś w, nie wyglądały na autentyczne. Się nie zgadzał chyba za bardzo podpis. Przyznał i Louis się też przyznał, że sam napisał notatkę na, drzwi, na drzwiach, żeby się inni ludzie nie martwili. No to nie zadziałało, bo się martwią. Zaraz się zmartwią bardziej. Trzy tygodnie później Banker, czyli ten kolega, Znowu przyjechał znowu do domu i poczuł dziwny odór sypialni gościnnej. Tam, idąc za zapachem, odkrył dużą plamę krwi, ukrytą chyba pod dywanem albo pod podłogą, w zależności w które źródła i opisy wierzyć. W każdym razie zadzwonił po policję, a ci yy, przyjechali już w nieco innym nastawieniu i znaleźli dziurę od kuli w ścianie, łącznie z 10 dziesięciocentymetrową plamą krwi. Nie wiem dlaczego wcześniej tego nie widziano. Nie wiem, coś tam było zastawione, czy, czy, czy coś tam, czy to było ukryte. Nie założyli tego wcześniej. Więc wynikało z tego, że ktoś zastrzelił Raymonda, który siedział na swoim ulubionym zielonym krześle, być może nawet słuchając muzyki, a następnie przeniósł jego ciało do sypialni. Więcej krwi i to zielone krzesło, tupecik Raymonda, jego okulary w rogowych oprawkach i poprawione krwią prześcieradła zostały, zostały znalezione w piwnicy. Po dłuższych poszukiwaniach znaleziono więcej plam krwi. I jak to było? Podobno było coś takiego, że tam była taka szafa, taki bardziej składzik przy pokoju gościnnym, gdzie, było, gdzie była ta cała krew, i ten dywan, i tak dalej, i tak dalej. I tam było wejście na strych. A na strychu, w plastikowych torbach, było rozczłonkowane ciało Raymonda. Są drogą, żeby ukryć ciało na strychu. W środku lata to też trzeba być. No ale zostawmy to. Może i dobrze, że tak się zadziało, bo przynajmniej było wiadomo, co się stało z Raymondem. Starszy pan został poćwiartowany, morderca nawet, nie pozbył się ubrań, pociął go na kawałki, nawet nie, 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 nie rozbijając ciała. No ale nie zdjął nawet też zegarka z nadgarska Raymonda, a to był taki zegarek, co go trzeba nakręcać codziennie. Teraz takich nie robią, może robią, ale nie są za bardzo popularne. W każdym razie ten zegarek miał datę, nie był nakręcany od 23 Czerwca, więc nawet mieli prawdopodobną datę śmierci. Jaka była przyczyna śmierci? No, zakładamy, że strzał e, prawdopodobnie w głowę, w piersz, gdzieś, ale nie mogli znaleźć dziury wlotowej i wylotowej, bo zwłoki były już w zbyt dużym stadium rozkładu, więc nie można było tego stwierdzić na 100%. Znaleziono tam jakieś liny czy bloczki, które morderca używał do rozczłonkowania ciała, czy w ogóle wciągnięcia tego ciała na strych? W ogóle jaka potworna zbrodnia. Żyjesz sobie, podlewasz kwiatki, nikomu nie przeszkadzasz i no, coś strasznego. W każdym razie policjanci stwierdzili, że to morderstwo było w ogóle strasznie niezorganizowane i ten morderca się tam strasznie miotał po tym domu. Zaczęto sprawdzać odciski palców. Oczywiście odciski palców Luisa były wszędzie, bo przecież bywał w tym domu, ale znaleziono jeden odcisk na tym samym bloczku, do, do, przy tych linach. Zaaresztowano Luisa i przywieziono go w kajdankach na komisariat, ale zapomniano mu przeczytać tzw. Miranda rights, czyli, że ma pan prawo zachować milczenie i tak dalej. Nie wiem dlaczego zapomniano. Zapomniano. A bez tego aresztowanie jest. no. no można się kłócić, czy jest ważne. Więc musieli go zwolnić po paru godzinach. W korzeni policjanci dokonali przeszukania samochodu Luisa i znaleziono. 34 czeki należące do Raimonda, czy na, na rachunek Raimonda oraz linę dokładnie taką samą, jaką znaleźć na strychu, dokładnie z takimi samymi więzłami, jak tamta na strychu. I co? Sprawa rozwiązana? Przed Gdzie tam? Zabrali go znowu, znaczy zwinęli go na komisariat znowu, ale Louis był bardzo przekonany o swojej zajebistości i rozkoszywał się pytaniami, na które udzielał przedziwnych odpowiedzi. No to te 5 tysięcy to była pożyczka, czeki miał, bo prowadził rachunek, w dodatku znajomi mówili, że Raymond zwykle trzymał jakąś poważną gotówkę w domu jakieś 2 do 5 tysięcy dolarów, tak na wszelki wypadek. I tych pieniędzy nigdy nie znaleziono ani policja ich nie znalazła, ani znajomi ich nie znaleźli. Więc dowodów nie było. Nie było też punktu zaczepienia. Louis miał alibi, znaczy, no alibi. Żona mu dała mu alibi, bo że akurat tego wieczora poszli do kina i byli na drinku. Że oczywiście mieli pistolet, kaliber 32, ale nie wiadomo gdzie jest. Zniknął, zapadł się pod ziemię. Znaleziono naboje do tego pistoletu w ich domu. dokładnie taki sam kaliber jak ten w ścianie, ale to dalej poszlaka, a nie dowód. No i ten odcisk palca. To porówn porównali, ten, y, z tym, porównali odciski palców Louisa z tym bloczkiem, ale nie, pewności, nie było pewności, że była zgodność, bo był jakiś taki rozmazany czy coś tam. I tym sposobem Louis po czterech dniach jest wypuszczony na wolność, a morderstwo Raymonda Westa do dzisiaj pozostaje nierozwiązane. A jak próbowali coś jeszcze przy tym działać, to ich utopił fakt, że mu nie przeczytali tych praw. Później, po latach, próbowano potwierdzić zgodność tego odciska palca, ucisków palców, z tym bloczkiem i z Luisem, ale nie dało się właśnie nic zrobić z punktu widzenia prawnego. No i tyle. No i koniec, no i cześć. Przyjaciele Raymonda nie potrafili się w ogóle pozbierać, bo był lubianym i bardzo sympatycznym człowiekiem, wrażliwym, bardzo pomocnym. No, straszna tragedia. Facet po prostu nie potrafił powiedzieć namolnemu sąsiadowi NIE. Znaczy jasne, no nikt nikogo nie skazał, były tylko wyłącznie poszlaki. Nie było takich mocnych dowodów. No ale ciężko się czyta takie nierozwiązane sprawy. Zresztą cały Tajlano to jest jedno wielkie, nierozwiązalne Bajlando. Co więcej, później Louis będzie się upierać, że policja go miała na celowniku przez sprawę Raymonda. Jak, jako, jak, jak tego wytypowała jako podejrzanego w sprawie to właśnie, że się mścili, że mu nie mogli, tego, nie mogli mu tego udowodnić. No dość pokrętne tłumaczenie, ale on już tak miał. I teraz myśleliście, że wrócimy do sprawy tego cyjanku, a gdzie tam? Ja, ja mówię wam, ta sprawa się nie kończy, na zawsze coś jest. W 1981 roku Louis wymyślił kolejny sposób na zarobienie pieniędzy. No może nie na zarobienie, bardziej na zdobycie, ale z myślenia wyniknęło mu, jak te pieniądze zorganizować. Niekoniecznie legalnie, znaczy bardzo nielegalnie. Znaczy, mianowicie wymyślił sobie przekręt z kartami kredytowymi. Polegał on na tym, że w Stanach można wypełnić aplikację kar o kartę kredytową praktycznie wszędzie. W sklepach spoczywczych, na stacjach benzynowych. Tam, każdy tam sklep praktycznie ma swoją własną kartę kredytową. Te karty są oprocentowane jak stąd do Rodea w Teksasie, a dla kogoś, to jest pod bramką. Albo na przykład nie ma możliwości, nie ma zbyt dobrego credit score, czyli tych wszystkich punktów kredytowych, to, no to korzysta właśnie z takiego rozwiązania. Albo być może bardzo często korzysta z jakiegoś konkretnego sklipu, wtedy ta karta ma sens. No i dość łatwo takie karty dostać właśnie to z tych stacji benzynowych, czy, czy tam ze sklepów i tak dalej, w porównaniu z taką z banku, bo tam już to jest trochę roboty. To jest w ogóle materiał na osobny odcinek. Do czego jest potrzebna karta kredytowa, jakim instrumentem finansowym jest? Natomiast on sobie wymyślił, że on będzie aplikował na jakichś zupełnie przypadkowych ludzi, czy po części nawet ludzi, którym, którym robili te księgowe rzeczy i podawał fałszywe adresy, a czy adresy, które w ogóle nie istniały. I jak przysłali mu, tą, przysłali mu tę kartę, to on ustawił własne skrzynki pocztowe przy jakichś zupełnie dzikich ulicach na zadupiu. Bo skrzynki pocztowe staną często nawet, nawet nie przy domu, szczególnie tam właśnie w takich miejscach bardziej rolniczych czy na oboczu, tylko w dr przy drodze do domu. I on nastawiał tam trochę więcej tych skrzynek, bo w sumie nikt nikomu nie broni i jak ktoś na przykład ma bardzo dużą posiadłość, jakąś farmę, czy bardzo dużo ziemi, to może sobie postawić jeszcze jeden dom, albo jeszcze jeden, dorzucić tam jakiś adres. Oczywiście ten adres musi być zarejestrowany i tak dalej, ale zdaje się, że te urzędy pocztowe nawet tego nie sprawdzały, tylko po prostu wysłały, ten no, taki jest kod pocztowy, proszę znaleźć skrzynkę pocztową o takim numerze i tam zostawić tą kartę. Swoją drogą Luis był na tyle sprytny, żeby rękawiczki zakładać, jak wysyłał te listy i te aplikacje, więc się nauczył nie zostawiać odcisków palców. No i dostarczali mu te karty kredytowe do tych skrzynek i on wydawał te pieniądze, ale oczywiście nigdy niczego nie spłacił. W sumie wydał ponad 17 tysięcy dolarów, to na dzisiaj byłoby no z 5 razy więcej, albo i lepiej, więc tak powa poważnie szarpał te karty tam. Policja oczywiście zainteresowała się w końcu i ustawili kamery przy tych fałszywych skrzynkach. Bo najpierw był taki pomysł, żeby te skrzynki w ogóle zdjąć, ale znaczy, żeby je usunąć, ale pomyśleli sobie, no ale ktoś się musi sprawdzać cały czas. No to sobie tam ustawimy kamerę, zobaczymy, jak to przyjedzie. No i się jakiś facet nagrał, co podjechał do tych skrzynek i je sprawdzał. I z rządzeniem losu policjant, który pracował przy sprawie Raymonda Westa, od razu rozpoznał Jima Louisa. I mówi, wiem, kto to jest. 4 grudnia 1981 roku, 9 dni przed stanem wojennym w Polsce, co nie ma zupełnie związku, ale jak już wiemy, kiedy Wedel, to możemy wiedzieć, kiedy stan wojenny. Policja wparowała do domu Luisów, w którym był zresztą straszny burdel i mnóstwo maneli, ale Luisów nie. Za to znaleziono segregatory, opisane jako, cytuję, podręczniki zbrodni, gdzie Louis spisywał swoje przemyślenia, jak popełnić różnego rodzaju machloje. Na przykład, jak spisywać numery rejestracyjne samochodów, czy jak wypożyczać samochody pod fałszywym nazwiskiem. Jak go później ym, o to przepytali, to mówił, że sobie zapisywał różne pomysły, bo chciał być pisarzem. Niestety, tym pisarzem będzie próbował być. Znaczy, książkę napisze. Ojej. Był, to, był też tam podręcznik: Jak truć ludzi, ym, ale tam, ym, i tam też sprawdzali, czy były tam jego odciski palców na, na stronach ocyjanku, i były, ym, więc tak, no, ym, ale tam było wszystko. Więc, no właśnie. No ale gdzie jest Jim i Liam? No bo oni uciekli zanim ta policja tam przybyła. Spakowali się i zniknęli gdzieś. Tym razem nie po zapałki, ale dlatego, że im się paliło pod życią, siadową. I już 10 grudnia zameldowali się w hotelu w Lincoln Park pod Chicago jako Robert i Nancy Richardson. Tydzień później wynajęli mieszkanie i zaczęli udawać normalnie funkcjonujących, praworządnych obywateli. Jim, a właściwie teraz Richard, znalazł pracę w firmie księgowej. Ale go wyrzucono za awanturę z szefem, więc głównie siedział w domu i myślał oraz zawracał dupę sąsiadom swoim, swoimi mądrościami. On bardzo lubił tak przychodzić i opowiadać po prostu o różnych głębokich przemyśleniach, jakie miał na temat życia i wszystkiego innego. Niektórzy byli na tyle mili, że go słuchali. Głównie oświecał ludzi z zakresu ekonomii. A jego żona, która posłusznie go utrzymywała, dostała pracę księgowa w Lexit Travel Agency. O, jest akurat istotne. Dawno, dawno temu nie było ekspedii, ani innych takich rzeczy. Jak ludzie mieli pieniądze, a nie mieli hektolitrów czasu, to sobie szli do takiej agencji turystycznej, gdzie wszystko organizowano: hotele, samoloty, przeloty. Nie myląc z biurem podróży, bo tam e, mają konkretne wycieczki, a taka agencja to mogła ci zorganizować to, co chcesz. Jak chcesz pojechać nie wiem, do Paryża, a później spędzić 10 dni w Zimbabwe, to ci to ogarną. E, no ale kwestia była taka, że tej firmie jakoś się nie bardzo wiadło, szczerze mówiąc. I tam i Lee Ann tam pracowała. Jim, nudząc się w domu, zwykle odprowadzał żonę do pracy, a czasem nawet siedział tam w tym biurze, albo siedząc i pisząc na maszynie swoje teorie, albo zawracał głowę innym. W tym czasie Opublikował swój esej, czy takie opowiadanie w Chicago Tribune, które poszło do gazety ze zdjęciem. To było coś tam, że. To, znaczy macie linka, możecie sobie to przeczytać, a to było jakieś takie, że on tam siedzi na przystanku i obserwuje ludzi. O, tu pani z parasolką, a o, tu gołąb, a no, no fantastyczne, no pulicer, nieważne. To się nazywało A Slice of Chicago Life. Jak ktoś sobie to przeczytać, to jest w śródłach link. I Lewis to był trochę taki człowiek, co uważał, że on jest najmądrzejszy i trzeba wszystkich innych edukować i tłumaczyć, jak świat wygląda. Znaczy, akurat w przypadku tego Esaju to on nieprzesadnie edukował, no ale on uważał, że on powinien dzielić się, pisać jakieś, jakieś wybitne dzieła i, i, i e, oświecać, nieść kaganek e, oświaty. Oj. W każdym razie ona chodzi do pracy, idzie, chodzi z nią do biura. Tam sobie tam siedzi i zawracają głowy, ale na szczęście, no nie wiem, czy na takie szczęście, nie pozawracał im głów specjalnie długo, bo firma zbankrutowała dwa miesiące później. Lien dostała swoją ostatnią wypłatę w czeku na 412 dolarów 23 kwietnia i poszła go zrealizować. Problem polegał na tym, że pracodawca nie miał już żadnych pieniędzy, więc kantor, czy tam jakkolwiek byśmy to nie nazwali, czeki można zrealizować w banku albo w takich miejscach, takich kantorkach, tak. W każdym razie Lian zrealizowała ten swój ostatni czek, wypłacili jej pieniądze, ale nie mogli wydudlić hajsu od właściciela rachunku, więc pozwali Lian o całą kwotę. Zdecydowała, że zapłaciła 100 dolarów, a oni chcieli całą resztę. I to była no, dość mocna niesprawiedliwość, bo to była jej pensja. Więc, ale firma zbankrutowała, więc to, to był problem z realizacją czeku. Przykrajnie fajna i w ogóle nieuczciwa sytuacja. I Jim się strasznie zdenerwował, i nawet jak robił, zrobił jakieś takie notatki z wykreślikami, oskarżając, że właściciel firmy Fred McCachie Mac do, dokonał jakiegoś finansowego przekrętu, pociągając za sobą firmę w dół. Um, próbował nawet zorganizować jakiś pozw zbiorowy, ale to nic nie przyniosło, bo sąd orzekł, że, nie, że firma nie ma żadnych pieniędzy po prostu. Louis wdał się nawet w pyskówkę z McAheyem i powiedział, że nie odpuści, że będzie słał do prokuratury, do wszystkich po Bogu, żeby, żeby te pieniądze wyciągnąć i żeby McAhey poszedł siedzieć. Więc on tam był bardzo zdenerwowany. Zresztą akurat tutaj był w prawie, jak najbardziej, że był zdenerwowany. No ale no, no firma była na zero, tak, była goła kompletnie. Pieklenie się jednak nie rozwiązuje problemów finansowych. Jim odszedł z tymczasowej pracy w First National Bank w Chicago w czerwcu, i 4 września para wyjechała z Chicago, mówiąc z znajomym, że przeprowadzają się do Teksasu, by być bliżej rodziców Lian. Ale no nie pojechali do tego Teksasu, tylko wykupili bilety kolejowe do Nowego Jorku w jedną stronę. Jako William i Karen Wagner, i tam zameldowali się w takim nieprzesadnie bogatym hotelu na Manhattanie, a Lien znowu poszła do pracy. Wiodło podobno im się tam strasznie źle, pieniędzy nie mieli na nic, nawet obrączki ślubne zostawiali w Lombardzie. A to bardzo ważne, bo później będzie im się zarzucać, że jeździli do Chicago, to znaczy, że mieszkali w Nowym Jorku, a latali do Chicago, że on latał do Chicago truć ludzi. Nie wiem, czy mieli jakieś dodatkowe fundusze, chyba że składaj na specjalną operację trucia ludzi w Chicago. No ale jakby tam siedzieli w tym Nowym Jorku, jak się, jak się zaczęły te wszystkie tematy z Tylenolem w Chicago. Louis jak zwykle zajmował się myśleniem, bo ono nam poszło do pracy, tak? No ale on myślał, czytając gazety, chodząc do biblioteki i odprowadzając żonę do pracy. I 1 października 1982 roku przeczytał o morderstwach Tylenolu w New York Timesie. Cały czas są w Nowym Jorku. I wtedy Jim Lewis robi coś bardzo dziwnego. To znaczy, no nie, nie po raz pierwszy, żeby, żeby nie było, ale pisze list do Johnson Johnson. Ponieważ nie zaadresował go jakoś specjalnie, konkretnie, to ten list się szwendał trochę po korporacjach, aż w końcu dotarł do McNeil's Pharmaceuticals 6 października 1982 roku. A w liście, który na pewno napisał Lewis, żeby nie było, zaraz do tego dojdziemy, Jim zażądał miliona dolarów a bo właściwie co? Przeczytajmy sobie ten list. Panowie, jak widzicie, jest łatwo podłożyć cyjanek, zarówno potasu, jak i sodu, do kapsułek na sklepowych półkach. A ponieważ cyjanek znajduje się w żelatnowej osłonce, połknięcie tej gorzkiej pigułki nie przysparza trudności kupującym. Kolejną piękną rzeczą jest fakt, że cyjanek działa szybko, nie potrzeba go dużo, nie ma czasu, by zapobiec zatruciu. Jeżeli nie obchodzi panów los publiki, narażonych na te tabletki, nic nie róbcie. Jak na razie wydałem na mniej niż 50 dolarów, a zatrucie jednej buteleczki zajęło mi mniej niż 10 minut. Jeżeli chcecie zatrzymać zabijanie, przeszlijcie milion dolarów na numer bankowy 8449597 w Continental Illinois Bank, Chicago, Illinois. Nie próbujcie informować o tym liście FBI lub też lokalnych śledczych z Chicago. Jedynie kilka telefonów wystarczy, by anulować to, co możecie potencjalnie zrobić. Piękny list! Jak się możecie domyślać, te parę telefonów nie przeraziły ani Johnson Johnson, ani McNeila i powiadomili natychmiast FBI. Jak chicagowska policja skupiła się na Arnoldzie, tak ci skupili się na Jimmy Louisie. Znaczy, wtedy jeszcze nie wiedzieli, że to on, ale cała ich energia poszła w tego konkretnego podejrzanego. W każdym razie, dość szybko doszli do tego, że list napisał pan Richard Richardson, który mieszkał niedawno w Chicago. Ten sam pan, co napisał o tych gołębiach czy ludziach na przystanku do Chicago Tribune i mieli jego zdjęcie, więc poszło to zdjęcie do mediów. A ten sam śledczy, który pracował przy sprawie Raymonda Westa i przy tych skrzynkach pocztowych, oglądając wiadomości mało nie eksplodował, bo patrzy na to zdjęcie, które w mediów oczywiście od razu poszło i myśli, przecież to jest Jim Lewis. Wiecie, że to się czyta jak serial telewizyjny? Czemu nie, ma, czemu nie ma o tym serialu telewizyjnego? Ej no, producenci Mindhuntera, zróbcie o tym coś, przecież to wszystko jest. Pościgi, dziwne intrygi, pomidory, martwigeje, no wszystko. No co za świat? Oglądałbym, ma jakieś Kardashiany znowu czy coś? No nieważne. W każdym razie Barton, czyli ten śledczy, dzwoni do FBI i im opowiada całą zakmatoną historię Luisa, którą właśnie usłyszeliście. Przesyła im też zdjęcia żony Luisa. Natomiast policja się już zdążyła pogryźć z FBI, bo chyba ach, nie chcieli wydać coś? Bo to on tam robił te przekręty, to, to policja przeprowadziła śledztwo, nie FBI. Wiem, że FBI poleciało nawet do Mizuri wyciągać z, z Bartona to, co wie na temat Luisa, a wiedział sporo. Więc tam musieli się nawet szarpnąć osobiście. Natomiast jak pamiętacie z tego listu, Louis podał konkretne konto bankowe, żeby tam wpłacić ten milion dolarów. I to był numer konta Freda McCaheya. Tego, co miał tą firmę, co spankrutowała, co ten czek. Tak. Więc tłumaczenie będzie za chwilę, że on tylko wysłał list, że on nikogo nie otruł, tylko chciał zrobić temu nieuczciwemu szefowi koło pióra. Co więcej, list był w firmowej kopercie Lakeside Travel Agency. A te koperty żona na wszelki wypadek wyniosła z biura ostatniego dnia w pracy. Zapłacili jej pensji, no to chociaż będzie miała koperty. Nie wiem, jaki był tryb myślowy. A może ogólnie lubili zabierać to, co nie ich. Istotne. W każdym razie to było tak, żeby nakierować wszystkie podejrzenia na tego szefa, którego on tak nie lubił. Natomiast, jakby Louis wysłał ten list tylko do Johnson Johnson, to może byłaby jakaś mniejsza afera. Ale on stwierdził, że jest tak wspaniały, że musi wysłać jeszcze jeden list. Tym razem do prezydenta Stanów Zjednoczonych, Ronalda Reagana. I wysłał ten list 2 października 1982 roku. W mojej urodziny, drugiej urodziny. I w tym liście stało tak. Szanowny panie prezydencie Reganie, po pierwsze... Jak rozumiem, planuje Pan zmianę prawa, które spowoduje, że będę musiał płacić wyższe podatki dochodowe. Po drugie, jestem pewien, że słyszał Pan o śmierciach z powodu kapsułek Tylenol w Chicago. Po trzecie, posiadałem kiedyś agencję podróżną i zanim została zamknięta, wykupiłem wiele biletów lotniczych na różne nazwiska. Dzięki tym biletom mogę szybko polecieć do każdego miasta i podłożyć więcej zjanków w sklepach w całym kraju. Po czwarte, mogę nawet polecieć do miasta, w którym Pan się aktualnie znajduje i za pomocą modeli samolotów napędzanych benzyną lub alkoholem Podłożyć komunikatory Secret Service. Te urządzenia 8 do 10 nie muszą uderzyć w pana, ale w sumie mogą. W każdym razie bardzo dużo ludzi może umrzeć zupełnie niepotrzebnie. Po piąte, powstrzymam się od tych morderstw, jeżeli nie pozwoli pan na podwyższenie podatków. Poza tym chcę, by wszystkie zaległe podatki moich byłych pracowników zostały umorzone. Pana szybka reakcja może ocalić wiele ludzkich istnień. Pozdrawiam, Fred M. Geniusz zbrodni ekonomii normalnie, jak się można domyśleć, był to jeszcze jeden sposób, żeby naprowadzić śledczych na makehea, który owszem, wrogów pewnie jakiś miał, ale tylko jednego wariata w tej palestrze. W tym czasie w końcu ogarnięto, że odcisk palca Louisa zgadza się z tym całym kołowrotkiem, czy tam hakiem, czy co tam było, na co później Lewis odpowiadał, że dziwnym trafem teraz należy, jak się zrobił dym z tym Tylenolem. Dym, który sam w taki czy inny sposób rozpętał, a później jeszcze napisał list do Chicago Tribune, a właściwie trzy listy, w których narzekał na prowadzenie sprawy, krytykował śledczych i w dodatku twierdził, że jest niewinny. W międzyczasie żeby się pościg, jakiego jeszcze stany nie widziały, szukali Luisa jego żony wszędzie gdzie się dało. No, jak już się grozi prezydentowi, to już jest trochę inna jazda. Mieli się z Chicago przenieść do Teksasu, ale ich tam nie było. Lisy były nadane z Manhattanu w Nowym Jorku, ale uważano, że ne, pewnie tylko tam zostały nadane. Przecież nie byliby tak głupi, żeby tam cały mieszkać, żeby tam cały czas mieszkać, nie? E, Lian. Ko zdumieniu wszystkich, a właściwie nikogo, przestała pokazywać się w pracy. Mąż zadzwonił i powiedział, że jest chora, a później zapadli się oboje pod ziemię, a ona nawet nie odebrała swojej ostatniej wypłaty. Na żonę swą drogą też były zarzuty, bo się posługiwała kradzionym numerem Social Security. Zdaje się nawet, że ktoś na nią doniósł, że to kradziony numer. Mniejsza z tym, to jak coś tam za uszami miała, niedużo, ale miała. Ludzie dzwonili z różnymi informacjami. A to, że widziano Louisa w Miami, a to, że Luisa widziano w tym samym sklepie, w którym Paula Prince kupiła swój Tylannol. Rodzice Lian współpracowali ze śledczymi, ale też nie mieli pojęcia, gdzie jest ich córka i zięć. To naprawdę była olbrzymia operacja, a teraz pewnie byłaby transmitowana wszędzie 24 godziny na dobę, a i wtedy była transmitowana jak tylko można, więc oni naprawdę ich szukali jak mogli. I wiadomości były, i gazety ich publik publikowały ich zdjęcie, i e, oczywiście i w radiu, i w telewizji, więc tam był taki pościg, powiedziałabym, porządny. Na szczęście dla śledczych Louis nie potrafił się zamknąć. 27 października, czyli prawie 4 tygodnie po pierwszym liście, Louis ponownie pisze do Chicago Tribune, nadając list z Nowego Jorku, tym razem kłócąc się o fakt, że FBI uznała go za uzbrojonego. Potem jakiś tekst, że on może być uzbrojony niebezpieczny, tak? Ja mówię że absolutnie nie. Jego mentorskie podejście, że on wie najlepiej i nie pozwoliło mu zamknąć dzioba, więc trzeba było tych durnych policjantów i tych agentów i w ogóle wszystkich nauczyć, co nieco broni. Bo oni nic nie wiedzą. On wie wszystko. Tam jest więcej, bo on oskarża w ogóle rząd, że to jakiś spisek, że on jest niewinny. Nie będę wam już tego czytać, bo to chyba nie ma sensu, no ale tak jest mniej więcej przesłanie. Ale wiadomo było, że jest dalej w nowym Jorku. Natomiast chyba nie za bardzo było z finansami. I to wykorzystano, bo rodzice Lee wysłał wysłali Louisowi 140 dolarów za pomocą Western Union. Oczywiście FBI o tym wiedziało, że oni wysłali te pieniądze. I ten przelew poszedł, i on poszedł do Western Union i odebrał osobiście na Manhattanie 21 listopada. Co spowodowało, że teraz pościg i poszukiwania skupiły się na Nowym Jorku, bo oni go tam nie zatrzymali, no bo nie mogli go zatrzymać, ale jakby, no bo nie wiedzieli, na którym, no w którym w której placówce odbierze, odbierze, ale przynajmniej no jakby wiedzieli, gdzie jest. Myślał, myślał i myślał. Ale zaraz, jeżeli Louis śledzi śledztwo i czyta Chicago Tribune, to jak ma dostęp do informacji, kiedy siedzi w Nowym Jorku? Chicago Tribune to jest gazeta lokalna. Więc, żeby mieć do niej dostęp, to trzeba sięgnąć albo ni po nią w salonach prasowych, albo w bibliotekach. No to ostatnie wydawało się najbardziej prawdopodobne. Oczywiście, o ile Louisowi nie mieli kogoś, którym im przesyłał egzemplarze. No bo jeszcze mogła być taka opcja. Więc FBI umieściło portrety pamięciowe w bibliotekach. I wiecie co? Louis wpadł w bibliotece. A dokładnie czegoś tam szukał i podszedł do urzędującego bibliotekarza, ma że jakaś okładka, jakiejś książki jest naderwana, czy, czy, czy bok tej książki, a ten bibliotekarz popatrzył na niego, popatrzył na ten plakat ze zdjęciem i mówi: Bardzo panu dziękuję za tą bezcenną informację i zadzwonił na policję, która zgarnęła Luisa praktycznie po paru chwilach. Oni oczywiście go zgarnęli natychmiast przed sąd. Po paru godzinach została wyznaczona kaucja o niebotycznej e, wysokości 5 milionów dolarów. Z tym, że nawet jak Louis miałby takie pieniądze, nawet nie wiem, czy by mu się udało wydostać, bo on cały czas bez identyfikacji własnej, nawet nie chciał wiedzieć, kim tak naprawdę jest, i posługiwał się fałszywymi danymi. Następnego dnia w ręce policji odda się jego żona, ponoć płakała historycznie, jak jej zdejmowali odciski palców. Musiała być jakaś strasznie emocjonalnie uzależniona od męża, nie mam pojęcia. Śledczy liczyli, że na coś powie o powiązaniach męża ze sprawą, ze sprawą Talionola, no, ale ona uzbroiła się w prawników, rodzice wpłacili kaucję w wysokości 100 tysięcy dolarów i nic nie powiedziała. I wróciła do, w ogóle do domu rodzinnego w Missouri. A policjanci to się w ogóle poddali i nawet te zarzuty, bo mieli jakieś tam drobne zarzuty, no nie to tam, tam odpuścili, bo to bez sensu się szarpać. A czy mogli się szarpać, ale rodzice byli wpływowi i majętni, więc raczej się skupili na mężu liana, a nie na jej samej. W międzyczasie. Jakby tego w było mało, przyjaciółka pary, Selen Hunter, zaczęła zbierać pieniążki na ich obronę. Bo ten list do Johnson Johnson to i tak nie był przemyślany. Oni tego na bank nie zrobili, a oni tylko chcieli pokazać przekręty byłego szefa, Lian, I w ogóle oni są takie biedne, nieszczęśliwe misie. I fakt faktem, Louis jest trochę ekscentryczny i w ogóle, ale on by ludzi nie pozabijał. Raymond West może mieć w tej kwestii inne zdanie, ale nie wiem, czy Salada o tym epizodzie w życiu jej przyjaciół w ogóle widziała. No i tam zbierali jakieś tam pieniądze. Znaczy, nie wiem, jak to się skończyło, wiem, że tylko zbierali. Coś tam może uzbierali. Wiem, że próbowali Luisa poddać wykrywaczowi kłamstw, znaczy badania nad wykrywaczem kłamstw, ale on się nie zgodził, uważając zresztą całkiem słusznie, że to nie do końca jest naukowa metoda i nie zawsze pokazuje konkrety. Co więcej, znaczy. To jest po części prawda, bo to, to, to nie jest dowód, znaczy nie można tego uważać za, za, za dowód w sprawie. Uważa się to tak zwany junk science, czyli pierdoły, bo pokazuje poziom stresu. A jak was pytają, czy jesteście masowym mordercą, to każdy by się zestresował. Więc tam może być problem. I on nie chciał w ogóle tego wykrywacza kłamstw zrobić. No ale oczywiście w mediach to było zagrane tak, że jak nie chce, no to pewnie jest winny, wiecie jak to jest grane. 28 grudnia Luisa przetransportowano do Chicago, gdzie stanął przed sądem za sam list z pokruszkami, a nie za zabójstwa, bo tego mu się udowodnić, no tego nie, nie mogli jak udowodnić. Tak jakieś tam poszlaki były, ale takie mgliste, bo nawet w Chicago przecież nie był. W każdym razie postawili go w stan oskarżenia yy, za ten list, jeszcze te skrzynki pocztowe dorzucili, zaczął się proces. Podczas tego procesu on tak sobie trochę tak, było yy, mu wszystko jedno, siedział sobie i rysował, w sumie mając trochę wszystko gdzieś. Jak to powiedział ten ze śledczych, że No, Louis to jest dupek pierwszej wody, ale zabójcą talenolu to chyba raczej nie jest, bo przekręta z niego bo potworny, ale nawet śledczy zaczęli podejrzewać, że ten, ten podejrzany to tak nie bardzo. No, napisał ten list, no ale oprócz tego, no i mał sporo za uszami. Ale czyby ludzi potruł, czy on miałby w ogóle możliwości? Niemniej, jeżeli chodzi o ten proces, to za bardzo świadków na swoją obronę nie miał ale wymyślił sobie, że wystartuje z ofertą. Nie do odrzucenia. Da się proszę trzymać krzeseł. Louis, uznając się w sumie za intelektualnego giganta, zaproponował Wydziałowi Sprawiedliwości, że on oferuje... No co, informacje jakieś? Mm. Dowody? Mm. On proponuje, że on będzie pomagał śledczym rozwiązywać zbrodnie. Pisząc, w swoim wniosku, że jest ekspertem w bankructwach korporacyjnych, oszustwach, rolnictwie, karach, kartach kredytowych, tekarstwie, fryzjerstwie, zarówno ludzkim, jak i zwierzęcym, stolarstwie, spawaniu i researchu, w researchu prawnym się zna, ale co najważniejsze, w dekorowaniu ciast. Nie wiem jak, ale odrzucili tą szaloną ofertę. A oferta jeszcze była łączona, że to nie tylko on, ale on razem z żoną będą im pomagali rozwiązywać sprawę. Znaczy, ona pewnie tylko tak siedziała z boku i patrzyła, a On a jak, jak on ładnie te ciasta dekoruje, z pawarką. no nieważne, w każdym razie była taka oferta. No ale to jakby, nie wiem, jak Wam to powiedzieć, to nikogo nie przekonało w Wydziale Sprawiedliwości, proces toczył się dalej, Louis został uznany winnym napisania tego listu, którego obrońca zresztą nazwał ten list w ogóle i złym i głupim, ale kłócił się, że Louis i tak nie dostałby tego miliona dolarów, bo podał przecież nie swoje konto. No. To jest prawdą. Poza tym na, tym na tym liście nie było żadnej daty. Przyjmuje się datę wysłania, a to był grubo po zabójstwa. Więc jeżeli w praktyce e, był, zapewne był, napisany po fakcie, to nie można jednoznacznie stwierdzić, że Louis to morderstwo popełnił, tylko sobie kupił listy pisał. Louis został więc wysłany do aresztu, czekając na wyrok, znaczy ile dostanie, tak? bo został uznany winnym, ale teraz jeszcze musi być skazanie dokładnie, ile tam dostanie tego więzienia. A jak wiadomo, on bardzo lubił mówić i myśleć i śledczy widzi, że może jak tak mu pozwolą rozwinąć te skrzydła wyobraźni, to się czegoś dowiedzą. Louis był bardzo ukontentowany z tego obrotu sprawy. Nawet, nie powie... Nawet powiedział, że im pomoże teoretyzować, co tu się mogło stać z tym Tylenolem, ale potrzebuje akta sprawy, których oczywiście nie dostał. Natomiast poszedł w długą hipotetyzując, jak dokonano, jak dokonano tych cyjankowych morderstw. I tu jest ciekawostka, bo otaniono sporo, o czym on tam gadał z tymi śledczymi, dlatego że Louis niedawno zmarł. Na co do, na, nawet dokładnie nawet nie wiedziano. Na początku dlaczego zmarł, ponoć był słabego zdrowia, miał problemy z sercem. autopsja wykazała, że przyczyną była zatorowość płucna i zmarł dokładnie 8 lipca 2023 roku i o te rozmowy. Znaczy, wcześniej też coś było wiadomo, i część tych rysunków była w obiegu, ale teraz już wiemy więcej. I to, co wiemy, wcale nie pomaga, bo tylko widać, jak bardzo Luis dużo myślał. I w każdym razie tam deliberował. Były takie, były takie spotkania ze śledczymi, w sumie tam prawie 2-3 godziny w więzieniu, jak on tam czekał na ten wyrok. Oczywiście to było tam po części nagrywane, po części jakieś były notatki. Nie wiem ile tych spotkań było, ale bo trzy albo 5, bo śledczy też nie pamiętają. Oni się w końcu, oni liczyli się z tym, że on będzie fantazjował, ale w końcu, przynajmniej jak zacznie tam fantazjować i opowiadać jakieś kłopoty, to może się wygada. No, a Louis był tak strasznie ucieszony, że się może w końcu sprawdzić jako ekspert od wszystkiego. Ale ojoj. No i więc tak, głównie to rysował diagramy, bardzo dużo diagramów. Miał chyba yy, ze 12 teorii i w sumie 7 stron rysunków. Jedną z tych, jeden z tych rysunków to sobie śledczy aż na i powiesił w biurze, bo mu się tak podobał. I te opisy, te, te diagramy były takie niewyrysowane do skali, żeby absolutnie ludzie nie myśleli, że to jest ten, bo tak starał się być tak bardzo profesjonalny. Dała była taka teoria, kubeczka do wymierzania ilości, jakieś deski z dziurkami i użycia dzieci do podrzucania telenolu w sklepach, co miał jeździć na rowerze i tam, i tam podkładać te, 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 te opakowania. Znaczy, że takich dzieci są, co, co, co miały rower, bo to też było ważne. Jeszcze była teoria, hmm, tylko że tylko jedna połowa kapsuki wypełnia nacyjankiem, a ta druga byłaby nasadką, jedna byłaby pusta. Tam On tam gadał, gadał, gadał. Znaczy, nawet jak do, gdzieś tam dotarł do jakiejś półprawdy w swoich teoriach, to niestety nie wygadał nic istotnego. A im więcej gadał, bardziej śledczy byli przekonani, że jest zamieszany w sprawę, bo on był jakiś taki. Bardzo, bardzo zaangażowany w to wszystko. Bo kilka rzeczy ciekawych, jak na przykład kiedyś lecz go zapytali, czy przypadkiem morderca nie chciał oszczędzić dzieci, dlatego zatruł kapsułki Tylenol Extra Strength, czyli taki, no, taki no, super mocny, tak? Które zwykle dzieci nie brały. To Louis roześmiał się w głos i powiedział, aż nie panowie, to jest taki żart. Nie widzą panowie tego, że to jest coś ekstra mocnego w tych tabletkach. Więc uważali, że to jest. To jest podejrzane. No ale pogadali sobie tam, pospotykali się, on sobie tam porysował te diagramę, nic z tego nie wyniknęło i on został skazany 14 czerwca 1984 roku, w sumie na 13 lat. Trzy za te skrzynki pocztowe, 10 za list. Jak poszedł siedzieć, to było paru współwięźniów, którzy próbowali zeznawać, że Louis im się przyznał do morderstw, ale te zeznania, no szczególnie tak osadzonych, to zwykle no, są takie dość moc, mocno kwestionowane, bo Ci osadzeni mieli coś do ugrania, czy tam warunkowe zwolnienie, czy lepsze traktowanie w więzieniu, więc no nie uważano tych zeznań za wiążące dowodowo. Zresztą Louis mógł opowiadać różne głupoty. To już wiemy, że on był do tego zdolny, e, szcz szczególnie, żeby być wyżej w tej piramidze, wesołego osadzonego chociażby. W więzieniu swoją drogą radził sobie całkiem nieźle. Pracował jako bibliotekarz, pomagał w pisaniu różnych wniosków, napisał ilustrowaną książkę dla więźniów uczących się angielskiego, nauczył się łaci łaciny, podciągnął hiszpański i francuski, czytając klasyki literatury w oryginale. Nie było na niego żadnych skarg i był modelowym więźniem. Pierwsze przesłuchanie o zwolnienie warunkowe miało w 1989 roku. Roku prosząc o szansę na pokładanie sobie życia i powrót do żony, która w, tym, w tamtym czasie przeprowadziła się do Bostonu i prowadziła, co prowadzi? Oczywiście biuro księgowe. Wniosek odrzucono. Louis wyszedł z Zakra dopiero 13 października 1995 roku i przeprowadził się do Bostonu, gdzie założył firmę robiącą strony komputerowe. Był webdesignerem. Miał nawet własną stronę internetową, po części dalej jest dostępna, gdzie aktywnie śledził temat morderstwa Tylenolu i publikował, publikował różnego rodzaju wpisy w tej sprawie. Głównie narzekając... I opowiadając, jak on tam to widzi, jak on w tym wszystkim jest ofiarą i tak dalej. Więc... Yy... Taki blok to był, powiedziałabym. W międzyczasie też zmienił zdanie i za głównego podejrzanego obrał sobie firmę Johnson Johnson, a szczególnie niepokoił go fakt, czemu to korporacja testowała Tylannon, a nie służby. To był fakt, że, że po części Johnson Johnson przeprowadzały te testy, bo służby, no jakby nie wiem, no to była kwestia po prostu ilości tego, tego materiału dowodowego. Jeżeli ktoś chce powspominać i zobaczyć, jakim był webdesignerem. No, to tu jest adres w linkach. Możecie sobie sprawdzić, ale myślę, że to koniec. No, później niekoniecznie. Co jakiś czasy w Jaju wpadało przesłuch przesłuchiwać go, albo jego żonę, i cały czas ten temat Talenolu powracał. W 2004 roku wydarzyło się mu coś jeszcze. Więc sprawa na to coś jeszcze to właściwie ma dwie wersje. Znowu jedna lepsza od drugiej. Pewna imigrantka z Chin wróciła, mieszkająca w Bostonie. Wróciła do domu po pracy i zaczęła strasznie wymiotować. Jej ojciec zadzwonił po ratowników, którzy przeuważyli, jak tam przyjechali, że w jej mieszkaniu znajduje się jej zdjęcie z Jimem Luisem, czyli się zdali. I to ratowników postawiło w taki znak zapytania, no bo on tutaj był oskarżony do morderstwa Tylenolu, coś tam. Jedno, ja nie wiem dokładnie jaki był tam cykl przyczynowo-skutkowy, ale... Jakimś dziwnym trafem, Louis został oskarżony o porwanie i gwałt na tej kobiecie i posadzony do aresztu. Problem polega na tym, że ta kobieta mówiła, że żadnego gwałtu nie było, że żadnego, nie wiem, uprowadzenia nie było, że on jej w ogóle nie związał um, i że w ogóle to są jakieś wymysły. A później nawet się była tak przeciwko, że się uparła, że nie będzie zeznawać. I w ogóle to po angielsku to tak ona tak średnio z tego, co, co, co podają źródła, ale jakby przez lata, bo ona wiedziała właśnie przez lata, mówiła, że to, to jest absolutna bzdura. Druga jest wersja taka, że pokłóci jakieś sprawy finansowe, i fa faktycznie do czegoś doszło, że on ja może rzeczywiście nam gdzieś przytrzymał czy przywiązał do łóżka, czy do się ją tam przywiązał, ale że jej nie zgwałcił. Bo ona cały czas mówiła, że, że no sex, no sex i tak dalej, To się zaprzecza absolutnie. Nie było żadnych śladów na jej ciele, żadnych siniaków, żadnych cień czy innych elementów. Co więcej, dziewczyna została przebadana, był grany tak zwany rape kit, czyli taki zestaw do, badań, do badania gwałtu. I wiecie co? Stwierdzono, że nie było gwałtu. Dziewczyna się upierała, że to absolutnie te, 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 tych zarzutów po prostu, no, one są bez, bezpodstawne, już ofiara mówi, że nie. Ale nikomu w tej prokuraturze to ma nic nie robiło. E, jakby nie uważali tego za istotny element, że ofiara mówi, że nic się nie zadziało. E, Louis miał możliwość wyjścia za kaucją, e, bagatela jednego miliona dolarów, no ale nie miał jak zebrać takich pieniędzy, więc siedział. I wreszcie siedział trzy lata, i w końcu zarzuty zostały oddalone w 2007 roku, kiedy kobieta powiedziała, że zeznawać absolutnie nie będzie, że to nie ma sprawy i tutaj nie ma żadnego tematu, i ona w ogóle nie będzie brała udziału w tym całym cyrku. Jak było naprawdę, to nie wiadomo. Natomiast Louis uważa, yy, uważał cały czas, że śledczy się na niego uparli. Jeżeli faktycznie pierwsza wersja tej historii ma ręce i nogi jest prawdziwa, no to faktycznie się uparli. On nigdy nie wyjątkiem nie był, no ale on raczej przez ten seksualnych to tam na jego liście nigdy nie było. Czy faktycznie coś było z tą, z tą dziewczyną z Chin? Nie wiem, bo ona wszystkiemu zaprzecza. Nie wiem, czy to, jest, czy to jest zaprzecza, bo nie ma ochoty być postrzegana ofiara, jako ofiara, czy, czy, czy jakikolwiek inny powód, czy rzeczywiście tam się nic nie zadziało. W każdym razie, był taki temat. W każdym razie, FBI postanowiło ostatecznie się z nim rozprawić i doprowadzić do wyznania winy. Mianowicie, Louis strasznie chciał napisać książkę, a właściwie nawet zaczął ją pisać, jak był w tym areszcie. I wtedy. Jak on już wyszedł w 2007 roku, zapoznała się z nim jego żoną, taka pani Sherry Nichols, która powiedziała mu, że mu w tym pisaniu pomoże. W dodatku powiedziała, że ona sama jest pisarką, czy tam dziennikarką czy tam czym, i ona pracuje nad książką o Tajlanolu, ale o czym morderstwa w ale ona przede wszystkim chciałaby opisać sprawę Louisa i ca prawie tej całej nagonki, i żeby przedstawić jego punkt widzenia na to wszystko. No, ładny haczek, ładna przynęta. Myśleliście, że się złapał? Oczywiście, że się złapał. Zaczęli się przyjaźnić. Sherry, która wcale nie nazywała się Sherry, i była agentką FBI, postawioną zupełnie. Sponsorowała mu różne wyjazdy, jeździła z nim różne miejsca i tam do Nowego Jorku, gdzie on tam wtedy był, i przyjechali przez te wszystkie sklepy, w których te ofiary kupły Tajlanol i łazili tu i łazili tam i do Missouri pojechali, um, już bo ona niby zbierała materiały do swojej książki, a cały czas liczyła, że on się coś wygada, ale on się nie chciał nic wygadywać, bo on chciał w ogóle swoją książkę napisać. A on chciał napisać książkę o jakimś górniczym wypadku, właściwie zatruciu spowodowanym przez terrorystę. Natomiast ona go cały czas tak, pod, po, cały czas go tak pod, podpytywała, czy ona go cały czas tak jakoś naprowadzała, a może byś napisał coś bardziej w temacie tych morderstw. Yy, I tam tak liczyła, że jakby napisał książkę trochę bardziej o morderstwach, jakimś Zjankiem czy coś, to można byłoby tam znaleźć, że on się niby przyznał do tego. nie? Więc on mówi, że on chce o górnikach, ale on mówi, a może o Chicago, on mówi, ale ja chcę o górnikach, ale może Tylenol, no i fundowane obiadki, i fundowane wakacje, i cały czas się przyjeździmy, wymieniamy maile, i na to szły moje podatki. Luis napisał tą książkę. Wydał ją własnym sumptem w 2010 roku. Ja ją przeczytałam i ona jest strasznie zła. To jest jakimś doktorze oczywiście doktorze po Harvardzie o imieniu Chuck. kto ehm, oczywiście musi być Harvard, bo to nie może być żadna inna szkoła medyczna musi być Harvard. Który jest tak fantastyczny, że aż FBI chroni na każdym kroku. Jest szantażowany przez jakiegoś terrorystę, Na Raya, czy to jest pomarańczowa woda po hiszpańsku. Tak się dowiedziałam. I on jest byłym agentem FBI, i on truje jakieś podziemne złoża wody, czy coś w górniczym miasteczku, i on truje radioaktywnymi materiami, jakieś takie pierdały tam są. I aguła jest bardzo przebiegły, bo zamiast używać Microsoft Worda, bo jakby używał Microsoft Worda, to by go już dawno nie mierzyli, ale używa straszliwej techniki open source i tym sposobem walczy z prawami autorskimi, które nie wiem, są swoją drogą, drogą do apokalipsy. Tyle tam jest stylonolu, że ten doktor, który oczywiście jest wszechwiedzący i wszystkie młode laski na niego lecą, w szczególnie jedna. Jak to było z imponującym systemem oddechowym, to ten doktor zeznaje w sprawie morderstwa Tylanolu na samym początku tej książki. Tak zeznaje, że nic z tego nie wynika. Jest tam coś ocyjanku, że farmerzy im mają, bo jest potrzebny do czegoś ale to jest tyle ze związków. Ta książka jest po prostu fatalna. Pomijając fatalną gramatykę, tam są błędy gramatyczne, dziwne konstrukcje zdań. I powtórzenia, to jest oczywiście wydane własnym sądem, więc jest brak jakiejkolwiek edycji, jakiejkolwiek redakcji, to jeszcze główny bohater cały czas wygłasza jakieś sądy albo opinie i nie wiem, on może popatrzeć na, na kamień i po prostu z tego kamienia zrobić trzystronicowy czy czwartostronicowy wykład o czymkolwiek. Albo na przykład robi taki wykład na dwie strony, jak to Tatar to jest takie sushi z konia i czemu jest zdrowo, oraz czemu jaskiniowcy zrujnowali nam dietę wymyślając ogień. To nie ma nic do rzeczy. Albo jest wykład o astronomii z Andromedą i drogą mleczną i planetami i w ogóle wszystkim i to jest zapoczątkowany z jedzeniem batonika Milky Way. Jest obszerny fragment o gwałtach w Biblii, o aborcji. Ogólnie jest bardzo dużo gderania, jaki ten świat jest straszny, ale treści tam jest niewiele. Ogólnie to się trochę tak czyta, jakby wasz wujek, co pojojczyć na Wigilię i powywlekać mądrości życiowe, napisał książkę. To jest trochę takie. W ogóle im dłużej to czytałam, tym bardziej nie wiedziałam, o czym to jest. Bo on się tak zaplątuje w te wszystkie takie swoje meandry i te wszystkie swoje mentorskie opowieści, że on traci tam kontakt z tą fabułą, której tak jest tam niewiele. Więc, więc ego człowieka, który to napisał przebija sufit chyba, nie wiem, to jest strasznie ciężkostrawne, więc jakby to powiedzieć, nie polecam. Ale jak ktoś chce, jest dostępna, więc można sobie to na Kindle nabyć. FBI liczyło na to, że Louis w książce gdzieś tam potajemnie przekaże swój modus operandi. Trochę jak na przykład John Orr, słynny podpalacz z Kalifornii który był też kapitanem straży pożarnej. To jest troszeczkę niezwiązane, to jest taka ciekawostka, taka dygresja ciekawostkowa. I ten, ten pan John napisał taką książkę Points of Origin, gdzie opisał jak płoną lasy i inne elementy grozy. I został skazany, jak został skazany, to mówił coś w rodzaju, że on tam robił research do książki, że on właściwie nic nie podpalił, a później mu dowodują, że w sumie wzniecał 2000 pożarów. Bo książka chciała napisać e, literaci. E, jeden lepszy od drugiego. Natomiast Ort twierdził uparcie, że on nic nie podpalił. Książka nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. E, zresztą daleko nie szukając na sklepie to jest taki przypadek. Jak książka morderstwa sobie napisał pan Christian Bala, więc to się zdarza. To nie jest tak, że to jest, to, to są jakieś wyjątki. Są jacyś tacy panowie, którzy próbują zrobić złe rzeczy, ale właściwie mają jakieś ambicje literackie. A Louis, natomiast Louis chciał wybitnie pisać o swoich przemyśleniach filozoficznych, jakichś strasznie poplątanych godyzyjnych terrorystach, więc nic z tego planu FBI nie wyszło. W każdym razie 4 lutego 2009 roku, to jeszcze zanim ta książka wyszła, Louis w końcu dowiedział się, że Sherry to nie Sherry, jej mąż Sherry to nie jest jej mąż, a w ogóle nie będzie żadnej książki, bo FBI mu wjechało na chatę i zabrało komputer i wszystkie notatki. I on był bardzo załamany i był bardzo rozczarowany stanem ludzkości. Jedyne, co tam jest istotne, co oni tam znaleźli, to jest lista dokładnie, co robił z żoną w Nowym Jorku w 1982 roku. Yy, bo po prostu nie wiem, czy sobie spisywał dla własnej pamięci o co chodziło, natomiast to, co oni po prostu tam robili dzień po dniu. Ale to nikomu nic nie dało, bo nie ma żadnych informacji, co się działo pomiędzy 25 a 28 września. A jeszcze był dokument zatytułowany Jestem zabójcą i mam na to 10 dobrych powodów. Natomiast Louis się wykręcał, że to są takie jakieś tam notatki do tej książki, którą sobie tam pisał, i notował sobie różne rzeczy więc jakby ktoś sobie zrobił taką notatkę, to przecież nie można go skazać za morderstwo. Powody były, a jeżeli chodzi o te 10 powodów, dla którego można być mordercą, to były tam takie powody jak, że ochrona rodziny, to wtedy można zabić, albo można zabić po to, żeby dać komuś nauczkę. Tam były pierdol dokumentne. Zebrano, zebrano od niego i od Lian odciski palców, już niektóry raz. Pobrano DNA, ale chyba nawet, a właśnie, jeżeli chodzi o DNA, to jest taka ciekawostka prawną, śledczowa. Dla misiów kolorowych, że DNA, żeby pobrać DNA, nie trzeba mieć nakazu. Dzięki sprawie Kalifornia versus Greenwood z 85 roku. Amerykańskie prawo nie uznaje, że zbieranie DNA bez świadomości podejrzanego za naruszenie prywatności. Efektem czego można sobie je zbierać, czego się tam chce. Znaczy, jak nie chcę oddać. Nie chcą, nie chcą po prostu tam otworzyć buzi, żeby im tam wjechali tam patyczkami i sprawdzili. No to może być nakaz sądowy, ale można po cichaczu zebrać DNA. Tak byście nie wiedzieli, to już wiecie, bo to nie, nie, nie wchodzi w naruszenie prywatności. Na tym się właściwie skończył temat Luisa. Który w ciągu swojego życia miał podać 17, nie dużo mówiąc 17 różnych tożsamości, nie 30 różnych tożsamości, nawywiał całkiem sporo. Zapewne zapytacie, czy była jakaś, jakaś ewaluacja psychologiczna, no bo przecież był w tym, w tym, w tym szpitalu, no, była na jakimś etapie, był też pan James Kawana, konsultant FBI w śledztwie, i on stwierdził, że Louis miał, cytuję, potencjał psychologiczny, żeby popełnić zbrodnię Tylenolu. Ale potencjał to tyle, że mógł, a nie że zrobił. Na tym ten potencjał nie wiem za bardzo, jak to jest wymierzone. Louis po wydaniu książki a później udzielił kilku wywiadów, podcastom różnym, prowadził tego swojego bloga i więcej książek chyba nie napisał. się odgrażał, że tam jakoś napisze, no, chyba to nie powstało. Zmarł w tym roku dosłownie. Nikt mu, nikt, nikt mu nic nigdy nie udowodnił praktycznie. Są oczywiście jakieś poszlaki, ale czy to ma jakiś większy sens? Miał motyw, niby, śmierć córki, miał niby jakieś pojęcie o technologii, miał ten biznes tabletkowy, no ale właściwie to on nie miał biznesu, on tylko siedział, myślał o tym, tam to, to robił, że to nic z tego nie wyszło. No i głównie to lubił gadać. No i był przekrętasem pierwszej wody. Ale czy był mordercą? się, że się już nie dowiemy. Ale deliberację w tym temacie to już zostawiam. Państwu. Byli oczywiście inni podejrzani. Była jakaś kobieta, która stwierdziła, że jej mąż zatruł ludzi, ale nic więcej nie mam. Znaczy sprawdzali tego męża. Tam przyszła na policję i, i powiedziała, że yy, jestem pewna, że to był mój mąż. Był jeszcze taki jeden yy, tajny podejrzany. Kevin Masterton, mianowicie ten osobnik ponoć ogłosił wszem wobec, że jest powiedziany. Secret Service miało, na niego, miało go na oku, bo groził już i Nixonowi, Nixonowi i Carterowi, natomiast facet był mocno zaburzony, w dodatku w ogóle nienawidził sklup, sklepów Jewel, tej, tej całej sieci. Więc jak on zaczął tam mówić, że, że on tam wyrówna rachunki, z tą siecią sklepów, jakieś takie rzeczy, to przeszukali jego mieszkanie znaleziono mnóstwo tajlanolu i kapsułek pootwieranych, ale żadnego cyjanku. Tylko na buteleczkach było napisane trucizna, trucizna, więc to by było tyle. A w ogóle jak oni przeszukiwali to mieszkanie, to w ogóle tam w tym mieszkaniu nie było, i on był w Los Angeles, więc polecili do Los Angeles i facet ich powitał zupełnie nago, w rękach trzymając, cytuję, swoje własne ekstrementy. Zawinęli go później, polecieli z nim do Chicago, gdzie się w ogóle pożygał w samolocie, bo zeżarł za dużo orzeszków ziemnych. Następny geniusz zbrodni. Zwolniono go w grudniu 1982 i w końcu wrócił do swojego życia. Bardzo poturbowanego życia, swoją drogą. No biedny, biedny facet. Natomiast ta sprawa z tym Mastersonem, to była nagłaściana przez prokuratur, pro, pro, prokuraturę, właściwie tego prokuratora, który się za to zabrał, yy, dlatego że to było tuż przed wyborami. Bo jego wszyscy cały czas dawał różnego rodzaju informacje na temat śledztwa, tam brylował w mediach, i on chciał właśnie coś powiedzieć, że oni coś robią, więc opowiedział o tym podejrzany, a te wybory swoją drogą przegrał. Jezus, Mariot, no czy będzie chyba trwał z tydzień. Nawet w Słowie jesteśmy, chyba. Był też jeszcze 20-letni Jerome Howard, który podrzucił liścik na recepcji szpitala. On pracował już w tym szpitalu. I on w każdym razie napisał taki liścik, że on i jego gang potruli ludzi. Jak mu nie zapłacą tysięcy dolarów, to by był skromniejszy, jeżeli chodzi o okup. To będzie dalej truł. I wiedział, że to tam gdzieś tam przy tym szpitalu trzeba zostawić te pieniądze. I on je odbierze, i wtedy tam już nie będzie truł, tak? I został zaaresztowany 8 października, kiedy próbował odebrać okup. Ale. Tylko chciał pieniądze, bo jego za bardzo jakoś nie mogli powiązać z, z faktyczną zbrodnią, nie po żadnych dowodów. Oczywiście, jak się mogą Państwo domyśleć, był jeszcze jeden podejrzany, całkiem taki związany z Polską, w każdym razie nazwiskowo na pewno. Bo jakże to masowych zatruć nie próbować powiązać z Tedem Kaczyńskim, słynnym Bamberem? Fakt faktem mieszkał w Montanie, ale bywał u brata w okolicach 78 roku, pomieszkując w Chicago. Kaczyński znany był z tego, że był dziwakiem, bo posiadał dużo książek i ogólnie lubi podrzucać ludziom bomby. Został skazany za 13 zamachów w 1998 roku. Z dokumentów FBI wiemy, że rozważali go jako podejrzanego, ale to nie był jakiś jego modus operandi, bo no raczej bomby niż trucizny. Ja wiem, że próbowano porównywać jego DNA z tymi próbkami w 2009 roku. Z jednej strony całkiem logiczne, bo na pokład umiejętności i wiedzy miał. Nie, czemu wpadli na to w 2009? miał być podejrzanym mniejsza o nie większość. wtedy jak się okazało, to ciężko to znaleźć połączenie i FBI tak wróciło w końcu do Louisa, bo to był ich główny podejrzany. FBI było strasznie zacięte na tego Luisa Jest też także taka teoria, że za morderstwami stała Stella Nichols. I z nią to jest bardzo ciekawa sprawa, a to jest serio na osobny odcinek, bo, bo to już naprawdę, ja, ja to tak skrótowo tutaj powiem, bo będziemy, bo ona naprawdę z tym Tylenolem nie ma żadnego związku. W każdym razie, w największym skrócie, pani Stella, mieszka, mieszkanka Skietl otruła swojego męża tabletką Excedrinu z syjankiem. Zmarła jeszcze jedna osoba, Susno, która ponoć tabletki kupiła sama w sklepie i Chyba sama przypadkiem zmarła. Jak przeszukali dom Steli, to znaleźli jeszcze pięć opakowań leku z pomienionymi kapsułkami. Ciekawostką jest to, że zanim otruła męża, Stella była skazana za przemoc domową, a poza tym męża otruła, bo cytuję, był nudny, dlatego piła w barach i zaczęła hodować rybki. W każdym razie poszła siedzieć na 90 lat. Po części poszła siedzieć na tak długo, bo wyszło nowe prawo i za wsypywanie w kapsułki groziło więcej niż wcześniej, bo to już, była, bo to już było przestępstwo federalne. Poza tym już wtedy były te buteleczki, żeby były poważnie zabezpieczone. A Seattle w ogóle nisko, Chicago, ona nawet nie wiem, czy w Chicago bywała, więc teoria jest taka, że miała coś z tym jakiś związek, bo ona później kogoś tam otruła. Więc tak, jak mówię, ja mogę zrobić dodatkowo odcinek o Steli, ale nie wiem, czy to jest sens, bo macie już chyba dość trucia tabletkami, a ona była takim podejrzanym, no niekoniecznym. To się nie kończy. W międzyczasie. Haha, ha. dowiedzieliśmy się także, że 28 września 1982 roku, czyli w przeddzień morderstw, policjanci, nie coś tam policjanci, kończyli sobie zmianę w hrabstwie King. Na parkingu przed Howard Johnson's uh, Motor Lodge and Restaurant w Illinois znaleźli na poboczu dwa kartony, w których było 12 sześciopaków opakowań talanolu extra strength, czyli... Jak ktoś tak nie bardzo z matematyki. Było 12 opakowań, takich grupowych w kartonie. W każdym tych opakowań było 6 buteleczek, czyli jak łatwo policzyć, 72 buteleczki na karton. Jeden karton był, było, były dwa kartony. Jeden był pełen, drugi był otwarty i było w nim tylko 12 buteleczek, też otwartych czyli w sumie 60 opakowań zniknęło. oprócz tego była góra bełego proszku i walały się te kapsułki potwierane. Panowie się przyjrzeli bo to trochę dziwne, ale jakoś się nie przejęli. To jeszcze było przed tym, jak ta cała afera wybuchła, tu przeddzień było. Jeden pomacał, jakoś później się dziwnie czuł, bo oni poszli do tego hotelu tam kolację zjeść, bo tam, tam jakaś restauracja była, więc oni się odpoczywali po, po, po zmianie. Jak on jadł tą kolację, to zaczęła go bolać głowa, i na, nagle ręka mu tak strasznie spuchła ta ręka, którą pomacał ten biały proszek, i zaczęła się pojawiać wysypka. Żeby było jasne, to oni nawet nie myśleli, że ktoś próbuje Tyranol otruć, czy znaczy zatruć cyjankiem, bo to w ogóle jeszcze to nie było w świadomości. Oni myśleli, że tak źle, że narkotykowi, chcieli sobie załatwić przemyt czy dystrybucję, takie były ich podejrzenia. No ale jakby, a Koś się tak zaczął źle czuć, jak tak sobie pogadali o tym, no to podjęli decyzję, żeby pobrać próbki. Wzięli tego tam, trochę co tam było, i zaczęli, i, i zaczęli no, wsiedli do samochodu, zaczęli tam, czy, czy wracając na komendę, czy do domu. I jeden z nich się tak źle poczuł, że zaczął wymiotować i zaczął mu się robić słabo. Co ponoć jest normalne, jeżeli cyjanek przez skórę się przybije, że jest tam zatrucie tego typu. Te tabletki, jakby ktoś był bardzo zainteresowany, znajdowały się przy drodze 38, Interstate 90, około 38 mil na północny zachód od Chicago. Czy można więc zakładać, że sprawca w ogóle nie był z Chicago, że przyjechał, zrobił swoje i pojechał? No, możemy. Natomiast panowie policjanci oddali te próbki, w sumie 31 tych kapsułek. Ale. <laughs> nie wiemy, co się z nimi stało i czy jakieś wyniki były tych badań, i jeżeli były jakieś wyniki, to co w nich było. Nie mamy takich informacji. FBI pojechało do tego hotelu i zapytało się, kto tam rezydował, ale pani w recepcji była bardzo niemiła I nawet jak im da jakąś listę gości, to nie powiedziała, kiedy ci goście bywali tam i czy to w ogóle jakby. W tym okresie, których ich interesował. I panowie, dajcie spokój, ja nic nie wiem. Zaraz przejdziemy do Johnson Johnson, a zanim to zrobimy, trzeba także przejść jeszcze przez sprawę tak zwanego pomarańczowego cyjanku. Wygrzebam tę informację jakimś cudem zupełnie, bo nigdzie o nim nawet nie ma słowa. Bo tam były dodatkowe buteleczki, dodatkowe opakowania, co policja uważa, że, że znaleźli później, nie? I później była wersja, że znaleźli dwie, a później że znaleźli jedno, a później znaleźli dwie, jakby ile u nich tam dodatkowo znaleźli. To tak naprawdę źródła sobie przeczą, więc nie wiem, jeszcze znaleźć jakieś dodatkowe. Ale 29 września rano, czyli wtedy, kiedy inne ofiary spotykała ta straszna śmierć, albo zaczynała spotykać niestety, Linda Morgan, małżonka sędziego z hrabstwa DuPage, tak się chyba to czyta, e, nabyła opakowanie Tylenolu, po czym postawiła sobie je na półce w łazience i poszła na jakiś piknik czy na jakieś spotkanie w lokalnym parku. No i żeby tam spędzała czas, poszła sobie pobiegać z siostrą i po zakończeniu ćwiczeń powiedziała, że słuchaj dziewczyno, idę do domu wziąć tajlanol, bo mnie nogi bolą od tego przebierania racicami. A jej siostra na to wyciąga buferin i mówi, a wiesz co, ja mam tutaj inną przeciwbólówkę przy sobie, to weź, po co będziesz biegać do domu. Już i tak nogi bolą, tak? No więc ona wziął ten, ten, ten to, co jej tam siostra dała. Następnego dnia Morgan przestawiła ten Tylenol z apteczki na szafkę w sypialni sobie tam tak stał przez 14 dni. E, mąż za bardzo nie lubił tego leku. Nie wiem, czy, czy uważał, że nie działa, czy jakoś miał inne powody, ale nie lubił tego loku. A córka była bardzo malutka, więc nie bardzo miał się kto dobrać do tego Tajlandolu. Natomiast jak wybuchła ta cała drama z tymi zatruciami, policja była, żeby to albo wyrzucać, albo przynieść, no to przyniosła. Jak to przyniosła, to się okazało, że w tych, yy, że w tych kapsułkach rzeczywiście jest Cyjanek, ale zupełnie inny, bo był pomarańczowy. A poprzednie partie miały taki. ten Cyjanek był biały taki. Co więcej. Yy, tu, zaczynają się, tu zaczynają się problemy chemiczne. Ponieważ jest taka informacja, chciałabym, żeby ktoś mi potwierdził, jakieś jest chemikiem. Rzecy Janek podobno przeżera się przez tą żelatynę, no bo te kapsułki są żel żelatynowe, tak? O, Chociaż o tym troszeczkę więcej później. Yy, a tu po 26 dniach nie wykazano żadnego rozkładu tej żelatyny. A poprzednie yy, te buteleczki te, te opakowania, które mieli od ofiar. Po 22 dniach już wykazywały, że te kapsułki były w nie najlepszym stanie. No więc tak, ciekawostka wygląda w ten sposób. Morgan twierdziła, że kupiła ten Tylenol we Frank Final Foods, ale wyszło, że nie mogło tam kupić, bo numer partii się nie zgadzał. I numer partii nigdy nie był w tym, nigdy nie był w tym sklepie tam dostępny. Morgan nie miała paragonu, żeby to udowodnić. To o tyle ważne, że te siedem zatrutych opakowań szło przez Centrum Dystrybucji w Pensylwanii, a ta partia, z której pochodziło opakowanie Morgan, było z Kalifornii. Morgan upierała się, że kupiła opakowanie dokładnie tego dnia, kiedy te siedem osób zmarło. Później wyszło jeszcze coś ciekawszego, że w sumie to była taka pani Mary Lou Crane, a właściwie Walter, była żona Dwayne Waltera, który też był sędzią w tym samym hrabstwie. I ona powiedziała, że to właściwie ona kupiła ten Tylenol i ona go przekazała Lindzie, a Linda sobie tylko przypisała całą zasługę znalezienia tego pakowania, ale to ona go kupiła. A jeszcze jest ciekawsze to, że obie panie były bardzo zaangażowane politycznie, a ich mężowie znali ponoć prawników wydajnych przez Johnson Johnson, by zajmowali się sprawą zrobienia korporacji. Jest to tyle ciekawe, że mógłby to wzbudzić pewne zastrzeżenia prawne w przypadku zeznawania przed samym momencie procesu. Więc jeszcze jest taki myk. Nie wiem, czy to ma znaczenie, bo wydaje się, że tu wszystko ma znaczenie. Nie wiem, kto podłożył ten, ten cyjanek, to był inny cyjanek, pomarańczowy, zupełnie skąd Nie wiem, czy oni znaleźli, skąd był ten konkretny cyjanek, nie mam pojęcia. W międzyczasie było jeszcze jedno otrucie, znaczy... O jedno, więcej było, no ale o jednym teraz chcę powiedzieć, tak? czyli 7 października w 1982 roku 19-letni szkolny woźny William Pascal zmarł w za zatrucie cyjankiem w Pensylwanii, przyjmując substancję kapsułce Tylenol Extra Strength, ale śledczy powiedzieli, że to samobójstwo. I śledczy tam pojechali, ale zanim temat się rozwinął i przyszły wyniki sekcji po trzech tygodniach, to mama Williama wyrzuciła już opakowanie, więc nie było co zbierać. Więc nie wiadomo, czy jego opakowanie było zatrute, czy on stwierdził, że sobie tam wrzuci ten cyjanek i powiedział. Nie, ma, nie mam pojęcia. Jeszcze było coś takiego. E, ale wiecie, tych zatruń, za, zatruń zaczyna być coraz więcej. Ludzie, ten, ten cyjanek zaczyna zmieniać kolor. E, jakby zaczyna się robić coraz większy chaos. Ja wiem, że macie chaos informacyjny. Ja mówiłam, że ta sprawa jest pokręcona. A jeszcze nie skończyliśmy. Natomiast no, koroner i pomyślał, że. Może byłoby warto sprawdzić wszystkie inne y, takie y, niekoniecznie jasne śmierci z ostatniego czasu. No tylko ekshumacji za bardzo nie chcieli robić. Y, natomiast mieli 17 niewyjaśnionych przypadków w okresie od 1 września tam do 20 którego, września 1982 roku. I to byli ludzie, u których podejrzewano przedawkowanie kokainy. I mieli my, po prostu próbki krwi tych 17 przypadków. Więc można to było zbadać. Bez jakiegoś takiego większego wysiłku. I wiecie co? I znaleźli, że trzy z tych 17 osób zmarły za zwrócenie cyjankiem. Byli to Garen Parrot, lat 30 z miejscowości Skoki, Mary Louise Watkins, lat 21 z Chicago i Ma Mark Hustle, lat 32 z West Dundee. Ten ostatni miał jakieś powiązania w ogóle z jakimś kartelem narkotykowym czy czymś tam. Więc w ogóle było podejrzenie, że ktoś go zabił, że na pewno nie było przedawkowanie, że on się komuś naraził. A on w ogóle bardzo często brał Tajlano. Jak zresztą to nie wiadomo, czy brali Tajlano. E, więc, y, więc nie wiadomo za bardzo, ile było tych zatruć, od kiedy one były, ile było tych ofiar, ile było tego cyjanku. I skąd on był? Ale, ale obiecałam powiedzieć o zarządzaniu kryzysowym firmy Johnson Johnson i połączeniu Polski. Bo tu wszystko ma połączenie polskie. Janek napędzany jest smokiem wawelskim wręcz. Jak się można domyśleć, Johnson Johnson, czyli firma produkująca Tyladol, był w dużych opałach. No, jest własnej winy, ale co swoją drogą nieczęsto się zdarza, jeżeli chodzi o korporacje. Ale no mieli ciężki ozech do zgryzienia, a właściwie migdał. Gorzki. Opinia publiczna nie była po ich stronie. Na samym początku, rzecz jasna, nikt ich wprost nie oskarżał, ale wiadomo było, że problem jest swoją drogą potężny. W dodatku, Johnson Johnson miał swoje wewnętrzne problemy. I tu jest kolejne powiązanie z Polską. Może nie bezpośrednie, ale ciekawie się to nakłada na obraz całości. W latach 60. Barbara, piasecka emigrantka z Polski, urodzona w Staniewiczach, zatrudniła się u Johna Stewarda Johnsona I, dyrektora Johnson i Johnson i spadkowiercy fortuny firmy. Dokładnie to zatrudniła ją chyba Johna pana Johnsona, ale ta żona długą żoną nie pobyła, ponieważ Barbara tak świetnie gotowała, że Johnson się z żoną rozwiózł i wziął za żonę Barbarę w 71 roku. Afera była straszna, dzieci Johnsona nawet na ślub nie były zaproszone, ale John się uparł, chociaż rodzica wieku była całkiem spora, bo w sumie chyba 40 lat. To, że on się urodził w 1895 a ona w 37. Więc tak by, no taki, no dość duży próg czasowy do przeskoczenia. John był jednak szaleńczo zakochany i nie chciał słyszeć argumentów, że Barbara rzuca się na niego ze względu na pieniądze. Ona twierdziła później, że małżeństwo było modelowe. Dzieci twierdziły, że się nad mężem znęcała. Fakt faktem, byli razem przez 12 lat, aż do 23 maja 1983 roku, kiedy Johnson zmarł na raka w wieku 87 lat. W związku z ustaleniem nie ma żadnego, ale miesiąc wcześniej, 15 kwietnia 1983 roku, John napisał nowy testament, zostawiając całą swą fortnę barbarze, bagatela ponad 400 milionów dolarów, na dzisiejsze jakieś 2 miliardy. I to było w przeciągu... no po pół roku od tych morderstw, więc oni nie dość, że mieli problem z Tynanorem jako w sensie no, największa afera, jaka była w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o podmiankę leku, to nie jeszcze problem wewnętrzny. Szoska dorosłych dzieci ani nie chciała słyszeć o takim rozwiązaniu, że Barbara ma to wszystko odziedziczyć, i pozwali Barbarę do sądu. W sumie były trzy rozprawy, gdzie dzieci coś tam wydudliły, ale gro finansowej potęgi Johnson i Johnson zostało w rękach Barbary. Jak ktoś mieszkał we Wrocławiu w latach 90., albo nawet 2000., to może widział długą białą limuzynę, którą jeździła po mieście. Przecież jej głównym, chociaż głównym zamieszkaniem, miejscem zamieszkania Barbary było Monako. Ja tą limuzynę akurat chyba pamiętam. Przynajmniej tak mi powiedzieli, że na tej limuzynie jeździ. Tylko w sumie jedna limuzna jeździła po. po w Wrocławia, wtedy. Zaangażowana bardzo w różne organizacje charytatywne. Barbara zmarła w 2013 roku w Sobótce i jest pochowana we Wrocławiu. Ale sporo z fortuny Johnson i Johnson poszło na polskie ziemię, gdzie pomagała jak mogła. Swoją drogą jej biografię z formy książkowej, jakby ktoś się bardzo interesował, to może sobie o niej trochę więcej przeczytać. Więc tu mamy powiązanie polskie. Czemu o tym mówię? Bo jak mówię dokładnie, w środku tej całej afery z tym Tajlandem, ta Casza Arpina, olbrzymią fortunę się dzieje. John mar w 1983 jest dokładnie w środku śledztwa, szarpali na okazje za się praktycznie od razu, a mimo wszystko Johnson i Johnson jako firma wyszła na tarczę z tego wszystkiego. Oficjalnie w sumie nie zajęli żadnego stanowiska, aż do 2009 roku to było niesamowite. No, ale jak zadziałali? Bo mówiłam, że to modelowe podejście, zarządzanie kryzysowe na, w najlepszym wydaniu. No, więc na początku to się zgłosili odszkodowanie, bo firmy są ubezpieczone. Odszkodowania nie dostali. A swoją drogą mu by powiedzieć, że fabryki Johnson Johnson w większości przypadków operowały w okolicach Chicago i to miasto było ich głównym punktem od czasów właściwie Wielkiej Depresji. Johnson Johnson to jest olbrzymia korporacja, ale założyciel uparł się, żeby wszystkie operacje rozpatrywać według takiego ich credo. Miał takie swój własny dokument, który był nadrzędny i w pierwszej kolejności najważniejsi są pacjenci, później pracownicy, a na końcu zarząd. Nie wiem jak to powiedzieć, ale chyba część osób z tego zarządu wcale tego dokumentu nie lubiła. Natomiast, kiedy grzmotnęły te zatrucia, szefem wykonawczym spółki był James Burke, absolwent szkoły biznesu na Harvardzie, swą drogą kolega ze studiów Johnsonów. Znaczy, których tam Johnsonów, podam, tam tak trochę było tych, w, tych, którzy to fizycznie mieli. Najpierw był dyrektorem marketingu, a już od 1975 roku szefem całości. I on w marketing bardzo dobrze... On marketing bardzo dobrze znał i bardzo dobrze wiedział, co tu zrobić. Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że w momencie morder Johnson Johnson miało już ponad 300 zgłoszeń od zaniepokojonych klientów, że ktoś im majstrował przy opakowaniach. Znaczy tam nie było żadnego jakichś takich jakichś problemów z zatruciem, ale było 300 zgłoszeń, które oni tam skrętnie jakby no specjalnie o tym nie mówili. Nie mówię, że, mówię no nie, nie mówię o tym, że był dosypywany cyjanek, ale że było jakieś majstrowanie. PR firma miała na tyle dobre, że to się za bardzo do prasy nigdy nie przedostało. Natomiast Burk tak potrafił ogarnąć tą opinię publiczną, że bardzo szybko zaczęli patrzeć na Johnson i Johnson jako ofiarę, a nie jako wspólnika. Przede wszystkim na samym początku bardzo mocno współpracowali z organami ścigania, FDA i prezydentem Ronaldem Reaganem, który swą, znał, swą drogą znał. Jamesa Burke'a i w sumie się z nim przyjaźnił. Tak po prostu, że później on otrzymał stanowisko w jednej z agencji federalnych. To na bank pomaga. Po drugie, firma Johnson Johnson zamiast wydawać jakieś oświadczenia, po prostu wzięła się do roboty. Burk zarządził zebranie sztabu, wyznaczył ludzi do działań kryzysowych, grupa aż 25 pracowników do kontaktu ze śledczymi i podkasał rękawy. Na marketingu znał się jak mało kto. Johnson Johnson mocno zastanawiał się w ogóle na początku, czy w ogóle produktu nie ubić bo w sumie trochę problem, ale postanowili zawalczyć i zawalczyli. Na początku liczyli trochę, że nikt na nich tego nie będzie zwalał, bo to w sumie McNeil to produkowało, firma córka. Ym, zaczęli, wycof zaczęli wycofywać tylko zatrutą partię, no ale to nie wystarczyło. Bulg bardzo, bardzo wyraźnie mówił, że on wycofuje w tym momencie całą partię z tego kraju. Bardzo jasno informował opinię publiczną, co się dzieje. Znaczy, no nie było konferencji prasowej, no ale były jakieś tam informacje od, 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 od firmy, szły. I bardzo szybko wprowadzono zabezpieczenie opakowania z trzema różnymi tam stopniami. O pierwsze ofoliowane cała buteleczka, po drugie ofoliowane na sam wieczko, po trzecie to tam sreberko takie. I zapewniano, że do zanieczyszczenia tylenolu nie mogło dojść w fabryce, o czym za chwilę. Chociażby dlatego, że cyanek po prostu nie funkcjonuje jako składnik i go w fabrykach nie ma, więc nawet to nie mogło być przez przypadek. Później, jak sobie poczytamy więcej źródeł, to się okazuje, że podejrzewania co do fabryki istnieją. Niby tego w cyjanku w fabryce miało nie być, ale się okazało, że był, bo Maknery używało do jakichś testów prowidonu, czy jako, jakiegoś składnika, czy coś, więc był. W jakich ilościach był, to nie wiem, ale podobno w fabryce gdzieś tam się pałęta. Natomiast oczywiście, niezależnie od działań kryzysowych Johnson Johnson, no to rynek się skurczył, bo. Thailand odpowiadał za od 15 do 20% tych przychodów, to jest olbrzymia firma, więc to jest dużo, skurczył się do 8%. I Tymulus, jak nazywane jest w ogóle, to jest też ciekawe, że policja, czy śledczy nazywali tą sprawę Tymulus, czyli or Murders, była najbardziej relacjonowaną sprawą od czasu zabójstwa Kennedy'ego, więc ciężko, ciężko zagłożyć, albo ciężko nawet Błagać w myślach o to, żeby opinia publiczna się przestraszyła tylenolu. Na pomoc jednak przyjechało FDA, FDA czyli taka nasza Agencja do Kontroli Leków i Żywności, która oświadczyła, że Johnson Johnson nie miał z tymi zatruciami absolutnie nic wspólnego i że na bank nie były to fabryki. Znaczy, bardzo fajnie, że tak powiedzieli. Myślę, że Johnson Johnson był im bardzo wdzięczny. Natomiast FDA nie miała nawet wglądu w dokumentację tych fabryk wtedy. Ogólnie Reagan uznał, że powinien być system honorowy, bo, że producent leków powinien tylko mówić i FDA powinna im wierzyć. I bo producent leków nigdy nie kłamie, a później się zaczął kryzys opioidowy, ale to jest jakby jest troszeczkę inna historia. Na pomoc Johnson Johnson, poniekąd też ten profiler. Ja wiem, że ten profil, ten profil nic nie dał, bo o tym już mówiłam, ale sporządził go John Douglas. Ten, który profilowanie praktycznie stworzył, a był współtwórcą profilowania i napisał później taką książkę Mindhunter. A później seria był na Netflixie. Nieważne, w każdym razie on założył, że do zatruć musiało dojść na półkach sklepowych. Więc to też pomogło. W międzyczasie, wiem, jest bardzo dużo międzyczasów, sprawa się nie kończy, ja wiem. 27-letni rzeźnik Greg Black z Orielville w Kalifornii. Poszedł do prasy i powiedział, że 30 września wziął dwie tabletki Tylenolu i zemdlał, a tabletki kupiła jego żona dwa tygodnie wcześniej w lokalnym sklepie. Ta sama żona zawiozła go do szpitala i tam się okazało, że w środku jest różowy proszek. Był biały, był pomarańczowy, a teraz jest różowy, ale to nie był, ce, nie był to cyjanek, bo pana Grega już by z nami nie było, tylko to była strychnina. FBI się zainteresowało, FBI się zainteresowało, ale doszli do wniosku, że to nie mógł być ten sam człowiek i nawet oskarżali Gre e, Grega o własnoreczne zatrucie. bo on w ogóle mówił, że w tym szpitalu był 30 września, a później się okazało, że był 4 dni później, a dwa miesiące tam, później to oni w ogóle zamknęli tę sprawę, już w ogóle nie, nie ingerowali, co tam się z Gregiem stało w tej Kalifornii i w ogóle o co chodziło i skąd i się wzięła ta strychnina w tych kapsułkach. Zostawili to w świętym spokoju. To jednak przekonało Johnson Johnson. Żeby wycofać w ogóle Tylenol ze sklepów wszelakich, bo to Johnson Johnson zrobiło. Więc więc, więc tak. No, jak mówię, no to był bardzo ważny krok, bo to była duża część tortu, ten ich Tylenol. 450 milionów dolarów zysku przynosił rocznie. Kawał rynku ryzykowali. Natomiast oni, jak mówię, no nie zrobili żadnej konferencji prasowej. Mi się wydaje, że to jest chyba też ten klucz, że oni nie robili jakichś takich wielkich, ogólnych y, informacji i tak dalej, tylko oni odpowiadali na pytania reporterów. Każdy reporter mógł tam do nich zadzwonić i y, y, uzyskać odpowiedzi na swoje własne pytania. W sumie zadzwoniło ich 1500, ale co oni dokładnie usłyszeli od Johnson Johnson, bo każdy mógł usłyszeć trochę co innego, to tak do końca nie wiemy. Bo nawet jeżeli opublikowali artykuły, a pewnie z nich większość opublikowała te artykuły, no to niekoniecznie musieli wszystko zawrzeć. Więc to było ciekawe. Taki był przesył informacji. Johnson Johnson e, także w Jakimś stopniu przejęło kontrolę nad śledztwem, dlatego że przez ich ręce przechodziło sprawdzanie opakowań i wycofywanych tabletek. W pewnym momencie chyba się nawet pojawiła jakaś maszyna naświetlania tych tabletek, bo tam Cyanek chyba się zaczyna świecić w pewnym momencie, jak się utlenia, bo już jakby to tylko tam były miliony, więc, więc oni to nawet sprawdzają. Znaczy część może i szła do jakichś laboratoriów rządowych, no ale Johnson Johnson miał ludzi i możliwości. No ale właśnie, weźmy do tego cyjanku znowu. Do tych, co uważają, że to zapewne zadziało się na etapie produkcji, no to jest właśnie, to jest ta ciekawostka. I mianowicie cyjanek przeżarłby tą osłonkę żelatnową w przeciągu od 8 do 10 dni, efektem czego czas odgrywał tutaj dużą rolę. Jak ktoś jest chemikiem, jak mówię, proszę to potwierdzić, ja korzystam tylko ze źródeł, ale biorąc pod uwagę transport, przepakowywanie i magazynowanie, zajmuje to trochę czasu. Więc, jeżeli zakładamy 8 do 10 dni, no to jest to zaczyna być to mało prawdopodobne, żeby ktoś, próbował otruć, ktoś próbował, próbując otruć ludzi podejmował takie ryzyko, że wszystko zdechnie w transporcie. Przynajmniej tak utrzymywa firma Johnson Johnson, jak dr Millard Heilert, główny koroner hrabstwa Westchester Country. A z tego co rozumiem, od produkcji do postawienia na półkę to jest miesiąc, co i lepiej. Więc zaczynają się problemy. Cała ta teoria o fabryce zaczyna się sypać. Ale. Inni śledczy się z tym nie zgadzali. Potwierdzili, że to nie jest możliwe. I na spokojnie ten cyjanek był tam sobie siecić w tej żelatynie, bo to jest w końcu sól. W założeniu. A, ten, a te, te, te żelatynki to się rozpuszczają pod wpływem wody, Więc raczej nie zaszła jakaś reakcja. Żeby odpowiedzieć na pytanie, czy co mogło zażreć co, a co nie mogło zażreć, to trzeba by poznać dokładny skład tego cyjanku. Bo z tego, co ja wiem, to głównie był to cyjanek potasu w 90% czysty. Ale co tam było więcej, to ja nie wiem. W dodatku buteleczka Pauli Prince, czyli tej dziewczyny, która została znaleziona martwa w swoim mieszkaniu tam po paru dniach. Ta buteleczka, z tego co ja wiem, cytuję, była spuchnięta i nastąpiła dekolaryzacja opakowania po paru dniach. Czy to mógł spowodować rozkładający się cyjanek, to nie wiem, bo nie wiem też, jakie były warunki w mieszkaniu. Czy na przykład tam było wilgotno. Z tego co podają inne źródła, opakowanie Janusów też nie wyglądało najlepiej po paru dniach. Też był ten sam, ten, że ona była, że ona była spuchnięta, ta, 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 ta plastikowa buteleczka. Więc jeżeli tak, ale znowu nie wiadomo, jakie warunki panowały w mieszkańcu, jak przechowywana ta buteleczka. Więc jeżeli tak zakładamy, to raczej ciężko było przypuszczać, że to jest etap fabryki. Jeżeli rzeczywiście to tak wyglądało, jak wyglądały inne opakowania, nie mam pojęcia. Ja tylko wiem o tych dwóch. E, w fabryce zresztą wszyscy się tam też przyjęli i nawet tam pracownicy tego McNeil'a się zebrali. I szybciej, że 100 dolarów od głowy z, z, się zrzucą i na taką nagrodę z własnych funduszy, żeby skopać mordercę, bo im naprawdę serio zależało, żeby to wszystko ukrócić. To nie koncern im dokazał, czy, czy cokolwiek takiego, tylko oni sami mieli taką inicjatywę, że naprawdę byli tym bardzo przyjęci, że chcieli jakby zrobić wszystko, co możliwe. Poszli z tym do Johnson Johnson, powiedzieli, że możemy taką nagrodę, zrobić coś tam, ale Johnson Johnson powiedzieli, że nie, bardzo miłe, ale w sumie niepotrzebne, jakby już robimy wszystko, co możemy i tak i tak. Johnson Johnson, swoją drogą, na początku w ogóle proponował ludziom, co oddawali ten Tajlanel, to pro, pro, proponował im kupony zniżkowe, czy nawet takie kupony, że mogli się wymienić na nowy, no ale jakby wam to powiedzieć, ludzie wcale już nie chcieli wymienić Tajlanela na nowy, jak już oddawali go policji, czy wyrzucali. I ta jakoś tam, ta cała strategia też nie przysporzyła im zwolenników. No ale później Johnson Johnson stwierdzili, no, że no przede wszystkim trzeba udowodnić, że ten talanol jest teraz bezpieczny. Więc zaczęli robić taką kampanię marketingową, wręcz mówiąc nawet, że nasze opakowania są takie super, że to też cię zabije. Te opakowania wypuszczono już 24 października 1982 roku, więc bardzo szybko, po miesiącu. To podziałało i Talonel odbudował swoją markę, zabierając aż 30% rynku w, dziewięcia, w, dziewięcia, w 1985 roku, odnotowując sprzedaż na poziomie 512 milionów dolarów. Więc przez to, że oni tak zabezpieczali to wszystko, to im to wyszło na plus. Zmieniono, zmieniono cały system dystrybucji, wprowadzono różnego rodzaju zmiany, a w dodatku FDA, FDA cały czas stała po stronie firmy. Ale, ale. Wspominałam w poprzednim odcinku, że przyszłe rodziny pozwały producenta. No, pozwały. I to w miarę szybko, bo już w 1985 roku na łączną sumę 40 milionów dolarów. Oni mówili, że no, naprawdę no, może nie jest ich wina, ale to jest ich jakieś tam. To jest wina Johnson Johnson, że nie pomyśleli o tych zabezpieczeniach wcześniej. Johnson Johnson mmm, przeciągał ten proces jak komunku i w końcu, w końcu się ułożyli ze stronami, ze stronami pozywającymi w 1991 roku. Niestety rodziny nie dostały jakichś wybitnych milionów. W sumie wyszło chyba od, od 200 do 900 tysięcy za ofiarę morderstwa, ale 40% zażarły koszty prawnicze, więc rodziny dostały do podziału coś ponad 2 miliony dolarów. No niby nie mało, ale to no było w sumie 7 ofiar, i tych rodzin i tych krewnych do podziału też sporo, więc, więc tak się skończyła ta sprawa pozwu. Więc Johnson Johnson coś im tam zapłacił, ale jakoś tam przesadnie się nie starał im zapłacić. Zrobili wszystko, żeby się im nie zapłacić. O tym zarządzaniu kryzysowym, o samym Johnson Johnson, co i o tym, co oni tam robili, czego nie robili i w jakiej fabryce, co przesypywali i kto tam był dyrektorem czego, to są dwie książki. Ja podam je w źródłach. Jeżeli ktoś ma głęboką ochotę wejść w, taką korporacyjny, w taki korporacyjny temat, no tyle. Chciałam przekazać, że oni wyszli z tym wszystkim na tarczy, że oni byli najbardziej wygrani na tym wszystkim, bo tak naprawdę przejęli jeszcze większą część rynku. Oczywiście zabezpieczając to opakowanie, wprowadzając nowy standard, który praktycznie teraz jest standardem we wszystkich innych produkcjach, jeśli chodzi o leki. No dobra, co tam się jeszcze więcej działo? No bo było tam troszeczkę naśladowców, tych naśladowców tam się troszeczkę pojawiało za jakiś czas. No bo jeszcze jakaś panika w Halloween, oczywiście jest panika w 1982 roku, no bo Halloween to było chwilę później, że trują cukierki. Więc ludzie zaczęli się pać cukierków. Może na zdrowie to weszło. Więc jeszcze było coś takiego, że taka plota poszła, że teraz ten człowiek, który zatruł ten tajland od będzie truł cukierki. Nikt nie potru żadnych cukierków, ale taka panika była. Nadchodzi rok 1980, ja już myśleliśmy, że wszystko wiemy. Wszystko powiedziałam. Nie! Arnold siedzi, Louis siedzi, Stella hoduje rybki, jakiś nieznany, jakiś ten podejrzany, tam biega nago po Los Angeles, ten Kevin cały, Ted Kaczyński wysyła bomby, bo się to jeszcze łapie. Ale 8 lutego 1986 roku, w piątek, 32-letnia Diane Elsroth wieczorem wyszła z biura nieruchomości na Manhattanie, gdzie pracowała jako stenografistka. I rozpoczynając weekend, Udała się do domu swojego chłopaka, Michaela Nicanora, w który mieszkał razem ze swoimi rodzicami, Harriet i Johnem, w Yonkers w Nowym Jorku. To nie ma nic wspólnego z Chicago, to jest zupełnie inna część kraju. Michael i Diane randkowali ze sobą już parę miesięcy, były rozmowy o ślubie, a rodzice Michaela ponoć uwielbiali dziewczynę. Więc para się spotkała poglądali sobie we dwójkę razem tam telewizję, ale koło pierwszej w nocy Diane zaczęła się źle czuć i poprosiła aspirynę. A ich chłopak mówi: Wiesz, no nie mam aspiryny, ale dopiero co kupiłem świeże opakowanie tylenolu. Zresztą, jak z mojego własnego osobistego doświadczenia organoleptycznego, tak jak tu ogarniam, to jakby Amerykanie, przynajmniej tych, którzy już znam, to bardzo często, jakby, jak nie ma aspiryny, to biorą tylenol i odwrotnie. Jakieś tak uważają, to jest zamienne zupełnie. Opakowanie w każdym razie, które Michael znalazł w kuchni, było nowe, firmowo zapakowane, zaklajstrowane tak, jak powinno być, przynajmniej tak zeznał. No i on ją tam wziął, no i na się się to czuje, więc jakby oni tam zaczął te wszystkie zabezpieczenia zdejmować, tak? No bo jakby nie podał jej takiej zaklajstrowanej butelki. No, ona wzięła tabletkę, wzięła dobranoc i poszła spać do pokoju gościnnego. No były lata 80., to był dom jego rodziców, więc proszę nie spodziewać jakiegoś lambadziaro bailando. przynajmniej takie są ze zdania. ona tam po prostu poszła, krznięcia dobra, skończyliśmy to oglądać ja i tam idę się położyć. Rado. W sobotę dziewczyna nie schodzi na śniadanie. Nie schodzi też na lunch. Chłopak się zaczyna denerwować, myśli sobie: No dobra, była zmęczona, może odsypia. No, ale coś jest nie tak. W końcu wchodzi do pokoju gościnnego i znajduje Diane martwą w łóżku. Służby zostały wezwane o 13.34 i stwierdzają śmierć dziewczyny. Niespodzianka. Jak się można domyśleć, jest to otrucie cyjankiem, który był w kapsułce świeżo zapakowanego Tyranolu. Co ciekawe, matka Michaela. Harriet była tak zdenerwowana tą całą sytuacją, tak przejęta, że aż też wyknęła Tylenol, który tam stał, otwarty. Ale miała tyle szczęścia, że wzięła jedną z normalnych kapsułek, bo tylko trzy jeszcze w opakowaniu były zatrute. Nie było zatrutych wszystkich, tylko jeszcze trzy. Więc miałam tyle szczęścia. Powiedzieć, że Burke i Johnson Johnson mało nie dostali kręćka, jak to usłyszeli, to nic nie powiedzieć. Nawet Ronald Reagan publicznie im okazał wsparcie. I znowu przejęli tam kontrolę nad tymi dowodami. E, okazało się, że ten konkretny talent, no ta konkretnie partia, była w ogóle produkowana w Puerto Rico. Tym razem. W maju zresztą była wyprodukowana. Johnson Johnson zaczął wycofywać talent ze sklepów w Nowym Jorku, utrzymując, że to jest w ogóle sytuacja bardzo lokalna, tym razem, że to jest jakaś tam, że to no tylko w Nowym Jorku, że to w ogóle to, to nie jest ten sam etap, jak to Chicago, to jakby starając się opanować skalę problemu. Powiedziałam że nawet mi się to chyba udało bardziej niż chcieli, bo była taka akcja, że policja chodziła od sklepu do sklepu, czy tam od apteki do apteki, sprawdzała i na 350 miejsc, gdzie można było kupić ten talerz, to a 65 się wcale nie chciało nawet go zdjąć z półek. że tam, a to tam bez sensu, nie nie, bez, nie nie będziemy tego robić, nieważne. I teraz są sprzeczne informacje. Bo jest taka informacja, że całe, że zabezpieczenia były nienaruszone, że ta, że ta buteleczka była świeża, no nie było żadnych cięć na nich, że ona w ogóle była no nówka sztuka. A później pojawiła się jakaś dodatkowa informacja, czy tam teoria, że ktoś się przebił przez dno tej buteleczki, czy w ogóle podmienił ten spód i tym sposobem się dostał do środka, czyli nie, nie naruszył tych wszystkich klajstrów tam na górze, tylko z spodu i tam coś tam wsypał, wysypał. I tyle. Natomiast ciekawostką jest to, że jak oni sprawdzili te zatrute te zatrute kapsułki, które jeszcze były, no bo tam trzy były zatrute, to było widać, że ktoś się rozłożył i złożył, prawdopodobnie ręcznie, dlatego że na kapsułce jest napis, tak, jest tam napisana Tylenol. I część jest na jednej stronie kapsułki, a część jest na drugiej stronie kapsułki. I zazwyczaj ten napis się razem układa, bo on jest jakby na tym, na, tym całym, na tej żelowej powłoczce, on jest drukowany w momencie, kiedy już są te kapsułki napełnione a tutaj się nie układał razem, tak? czyli był przekręcony. Czyli jakby ktoś otworzył, wysypał, wsypał cianek i złożył. Tylko jakby nie, nie wyrównał tego napisu. Nie wiem, czy ja to dobrze tłumaczę. Ale jak nie, nie, to dobrze nie tłumaczę i to jest niejasne, to w komentarzu najwyżej nie wiem, narysujmy może jakiś diagram, jak Jim Lewis. No ale w każdym razie była taka teoria. Więc wersje są dwie. Albo, że nikt nie ruszył tej buteleczki, albo, że ją ktoś ruszył od dołu. Do tego wszystkiego, że było mało, bo oczywiście nie wiadomo kto to zrobił, no to latały podejrzenia, że to na pewno ten chłopak, otruł tę dziewczynę, bo była w ciąży. Później się okazało, że wcale nie była w ciąży. Później była wersja, że matka ją otruła, tego chłopaka, i która właściwie tą Dajan bardzo lubiła, więc nie miała żadnego powodu, żeby ją otruć. Zrobiło się polowanie na czarownicę, trzepanie rodziny, trzepanie znajomych. Ci ludzie byli zaszczuci. No bo na Dowosowe to jeszcze jest jakiś, bo nikt więcej nie zmarł wtedy, w 1986 roku. To było tylko to. A cyjanek tym razem mieliśmy już biały, mieliśmy już pomarańczowy, mieliśmy już różowy, chociaż był z no ale załóżmy. A teraz mamy brązowy. bo ponad 60% to 60% to był cyjanek potasu, a typu jakieś metale jakaś taka substancja, która zawiera jakieś metale, w tym srebro. I do tego wszystkiego. Aby było mało, to znaleziono ponoć jeszcze jedną buteleczkę zatrutą w Nowym Jorku. Oni co chwilę znajdują, jakieś, później kupią, później znajdują, później okazuje się, że są dwie, później okazuje się, że jest jeszcze jedna, więc ja nawet nie wiem. I nie wiem skąd był ten z Janek. Nie mam takiej informacji. Czy to on był znowu z tej samej firmy? Co, 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 co znaleźli ten ten, w, ten ten z Chicago? Czy on był z jakiejś innej? Nie mam pojęcia skąd, skąd był ten z Janek. Nie wiem. Nie mam takich danych, po prostu. Yy, ja tego nigdy nie skończę. Johnson Johnson ogłosił nagrodę za 800 tysięcy. Znowu nic z tego nie wyniknęło. Prócz, oprócz tego, że zaczęło się robić coraz więcej teorii, że to się działo w środowisku fabrycznym, czego akurat Johnson Johnson wcale nie miał ochotne takie podejrzenia. To się można domyśleć, tak? Ponoć prześwietlenia rentgenowskie znowu wskazały, że nikt tej buteleczki nie otwierał ani od góry, ani od dołu. Później przyszedł śledczy, będzie tak otwierał. Bądź mądry, pisz wiersze. I ja już tam ja już naprawdę nie mam siły. A jeszcze było coś takiego, że ta, co jest ciekawe, że ta fabryka w Puerto Rico była w Dorado. A Dorado, jeżeli ktokolwiek w Puerto Rico był, to, to jest takie no bardzo blisko resortów. To jest takie miejsce, że tam są hotele, tam się przyjeżdża, wakacje, coś tam tak, tam jest tak milutko. Więc jeżeli sobie pomyślimy, że te pigułki, te kapsułki. Które znaleźli ci śledczy dawno przy jakimś tam motelu w Chicago, to było też przy hotelu. Czy to jest coś, co jeździ od hotelu do hotelu? Yy, jakaś taka teoria i podtruwa ludzi? Ktoś na wycieczkach chce, tak robi? Nie wiem, czy to sprawdzano. Myślę, że też oni sprawdzili chyba wszystko, tylko nic im z tego nie wyniknęło. No i co myślisz, że coś się zadziało? Jaki jest był następny krok? Gdziemy dokładnie tym samym schematem. Co się mogło teraz zadziać? Yy, no, był list. <głos forgive> no> Oczywiście, <noise> list... tym razem 2 miliony ktoś chciał. E, inflacja. E, ale okazało się, że jest jakiś facet, DeWitt Jimmo Jr., jego dziewczyna i jego ojciec spadli na ten genialny plan, taki sam jak Jim Lewis, oni się w ogóle nie uczą na błędach. I stwierdzili, że napiszą list. Oni nie chcieli truć ludzi, oni tylko te 2 miliony. No i poszli na 2 lata. Co ciekawe, w więzieniu Pan DeWitt nie siedział bezczynnie, i jak wyszedł, to miał napisanych ponad 10 powieści i w sumie stał się całkiem poczetnym pisarzem. Kolejny. Tylko temu jakoś bardziej wyszło. Nie, książek pana DeWitta nie będę czytać, więc bardzo proszę o litość. Jakby już przeczytam. jedną, już wystarczy, bo na prawdopodobnie nie są kompletnie związane. Już tamta nie była związana, a to już kompletnie nie. Jeszcze była podejrzana Laurie Dan, która też jest w ogóle ciekawą postacią. Ale wypadało wypadało o niej wspomnieć. Ona była bardziej podejrzana w tych chicagowskich morderstwach. Natomiast już tak, już tak hurtowo na koniec, już tak powoli kończymy, powoli, powoli kończymy. To jeszcze o tej Laurie Dan, Dan jeszcze wam opowiem, która była dość kolorową postacią. Więc ukończyła liceum w 75 roku i później poszła do koleżu, gdzie miała bardzo barwne życie towarzyskie, szczególnie damsko-męskie. No, i tak po tych wszystkich przebojach 11 września 82 roku wyszła za mąż za Russella Dana, i małżeństwo szczęśliwe, szczęśli, specjalnie szczęśliwe nie było. W 85 roku się rozeszli, a w 1986 roku Lori dźgnęła męża szpikulcem do lodu. Znaczy, go dźgnęła go, a on przeżył, ale jakby, to wam powiedzieć, to no nie był zachwycony tym faktem. Natomiast zdrowie psychicznie Lowly tylko się pogarszało i zaczęła pomieszkiwać w samochodzie. No że nie była bezdomna, po prostu lubiła mieszkać w samochodzie, nie lubiła się być i pracowała tylko dorywczo jako opiekunka. Chociaż podziwiam rodziców, którzy dawali jej dzieci pod opiekę. Jakiejś kobiecie, która nie lubi prysznica i pomieszkuje w samochodzie i dzika ludzi w No ale no takie czasy. W każdym razie. 20 maja 86 roku, w ramach rozrywki, podrzuciła pomarańczowy płyn przed domami brat studenckich. Ona przygotowała jakieś, e, jakieś drinki, czy coś tam. E, I ten płyn, ten, te, 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 te drinki, które tam podrzuciła, te dwa domy bractw, miały zawierały arszenik. Po czym jak to podrzuciła? to wzięła rewolwer i karabinek, weszła do szkoły podstawowej Hubbardwood School, gdzie zabiła pięciu pięciu pierwszoklasistów, po czym wsiadła do samochodu, yy, zaczęła tam jechać jak wariatka, rozbiła się na drzewie, yy, wyszła z tego samochodu, bez szwanku, yy, zaczęła tam gdzieś iść, znalazła jakiś dom, weszła do tego domu, tam było wejście kuchenne, było... było Um, było otwarte, to czyli od kuchni, tam był, mieszkał jakiś młody mężczyzna ze swoimi rodzicami, i oni w ogóle zapytają się, kim pani jest. Nawet nie wiem, czy ona coś powiedziała, czy nie. Ten młody facet ją próbował rozbroić, więc nago zastrzeliła. Po czym weszła na górę tego domu, włożyła sobie lufę rewolwerową i pociągnęła za spust. Nie mam bladego pojęcia, dlaczego uważa się, że ona jest związana z Tylenolem. Oprócz tego arszeniku, nie wiem, pomarańczowego, ale z kronikarskiej uprzejmości, znaczy w ogóle jaka jazda, nie, to wam tą historię streściłam. Tak najbardziej streściłam, jak mogłam. A czy tych podejrzanych jeszcze tam trochę było, ale ich jest naprawdę tak, tak dużo, to są tacy ludzie, gdzieś tam ktoś tam yy, mówili, że może mają jakąś truciznę. Był jeszcze taki koleś, który nazywał się Michael Swago, taki utalentowany chłopak z Chicago, który studiował biologię i chemię i podczas studiów przygotowawczych do medycyny, jeszcze jednak bardziej, się interesował, bardziej się zaczął interesować odbieraniem życia niż jego ratowaniem, tak stwierdził, że jednak ta, ta, ta część jakby bardziej go interesuje. Studia medyczne ukończył w 83, ale jak tylko zaczął rezydenturę jako neurochirurg na początku. Tego pacjenci jakoś zaczęli bardzo szybko bierać. W 84 przerzucił się na ratownika, jeżdżąc z karetkami, i tam próbował otruwać swoich kolegów, dosypując im coś do żarcia. Został aresztowany 24 października 86 roku. I w jego domu oprócz różnego rodzaju chemikaliów znaleziono taki album z wycinkami, z artykułami prasowymi o morderstwach w 082. To przynajmniej jest jakiś związek tutaj, tak? Dostał 5 lat, wyszedł po dwóch i co ciekawe, wrócił do szpitala jako rezydent. I powiedział, że a, no, byłem tam byłem w więzieniu, ale to była jakaś bójka w barze, to w ogóle było niezwiązane. I on go przyszedł jako rezydenta i został ponownie aresztowany i skazany za bagatela 35 zabójstw 6 września 2000 roku. Nawet jak on nie był tym mordercą, tajemnolot, to strach pomyśleć, że tam, się pęta po tym świecie. Więc jeszcze był ten pan, yy, który, no, przynajmniej jest jakiś związek, bo miał możliwości yy, i miał wiedzę. Bo tam większość z nich to tak, są wiedzą, to tak średnio. Jak mówię, było jeszcze trochę na naśladowców, a to są zupełnie serio-osobne sprawy. Możemy tu siedzieć kolejne 5 godzin i prze, przelatywać przez te przypadki. Ale to są albo temat trochę na osobne odcinki, a bo tutaj tylko jeszcze wprowadzą jeszcze większy chaos, bo jakby ktoś gdzieś coś powiedział, jak mówię. Co do teorii, bo jesteśmy już w teoriach, już prawie kończymy, obiecuję. Oprócz tego pierdeliarda podejrzanych, w tym głównego i naczelnego Dzym Louisa, bo on był tym głównym, on do dzisiaj jest nazywany Tylon Man, czyli taki najbardziej, najbardziej, podejrzany. kupię przez te listy, bo ja nie wiem, czy w ogóle jakiś cyjanek kiedy go miał. Była taka wizja, że być może to zrobiła konkurencja Johnson ⁇ Johnson. A wtedy ponoć najbardziej miał ich powód nie lubić, a kąsać po kostkach, tak? tak inny koncert zwany Monsanto, który się, się wprawdzie specjalizują w rodzictwie i występują w co piątej teorii spiskowej, ale tak już Wam powiem dla reguły. Więc jeszcze była taka teoria, że to Monsanto zatruło tak kapsułki Tylenolu mieli technologię i wszystko, i, i, i za, bo chcieli, żeby Johnson Johnson udupić. Nie wiem, jaki by miał być z tego zysk, ale oni produkowali leków przeciwbólowych, no ale jest taka teoria. Jest jeszcze taka teoria, że w ogóle to była mafia chicagowska, tak zwany The Outfit, bo oni weszli w konflikt z policją, więc chcieli ukarać tą policję i to była jakaś tam teoria spiskowa, że tak jakby nie było organizacji terrorystycznych, że oni właśnie coś tam z tą policją chcieli zrobić im koło pióra. Bo tam była cała ta akcja w tym chwilę wcześniej, yy, chyba trzy miesiące przed, przed tymi zabójstwami talanolów w Chicago, że zaaresztowały dziesięciu policjantów, bo oni byli zamieszani w jakąś wielką aferę narkotykową, więc może jeszcze chicagowska mafia do tego wszystkiego, która jakby no chyba się najbardziej yy, tutaj yy, nie wiem, nadaje może, bo oni chyba mieli najmniej skrupułów, żeby zabijać niewinnych ludzi? Może. Ale żeby nie było tak wesoło, no to jeszcze mamy organizacje terrorystyczne. Nawet kilka, żeby, żeby nam było bardziej kolorowo i wesoło. Więc jest FALN, czyli Fueras Armadas de Liberación Nacional, czyli Zbrojne Siły wyzwolenia narodowego. I to jest taka organizacja, która działa w Puerto Rico, bo kolonializm, bo Puerto Rico to jest terytorium USA, to nie jest stan USA. Tam się cały czas tłuką, bo połowa chce być stanem, a druga połowa chciałaby być yy, niezależna. Tam są jakieś straszne przekręty. Tam Puerto Rico cały czas narzeka, że ich Stany Zjednoczone okradają i w każdym razie jest tam, jest tam jakaś taka silna grupa, była taka silna grupa pod wezwaniem, która walczyła o wolność i niepodległość za pomocą ataków terrorystycznych. I oni się nazywali FAN. i oni tak bardzo tej niepodległości chcieli, żeby byli odpowiedzialni za 120 ataków bombowych na terenach USA w latach od 1974 do 83 roku. A fan jeszcze w ogóle bardzo nie lubił Johnson Johnson, bo ym, ten Johnson Johnson miał tam jakąś fabrykę, oni tam szli, kombinowali z podatkami w Puerto Rico, więc tak. Więc jeszcze była organizacja turystyczna, jeszcze był deposse comitatus, czyli organizacja ultraprawicowa, co się nie zgadza z rządem, a po części w ogóle związana z planem. To jeszcze ta była, jeszcze była taka wersja, i oni mieli jakąś imprezę w 1981 roku czy coś tam i sobie wzajemnie podarowali wzajemnie 100 kg cyjanku do celów operacyjnych. Ten cyjanek, nie wiem czy cały, ale po części, został zarekwirowany później przez FBI w 1985 roku. Czemu niezgadzanie się z rządem polega na mordowaniu niewinnych obywateli, to jest inna zagadka, inny w ogóle temat, ale jeszcze jest po to. Poza tym mógłby to być jakiś wariat, człowiek, który nienawidził Johnson Johnson, albo w ogóle który nienawidził ludzi, w ogóle nie wiadomo. Mam nadzieję, że pomogłam. Natomiast jest oczywiście teoria, a przynajmniej dziwiłabym się, jakby jej nie było, bo to była zimna wojna w końcu. A w 1981 roku samach na papieża stan wojenny w Polsce. Czy faktycznie mogło w tym palcu mieszać KGB, wybierając na cel największe polskie miasto w USA? A jeżeli tak, no to nie ma żadnych informacji na ten temat, albo nie są odtajnione. Więc yy, to możemy jeszcze szpiegów do tego dorzucić, tak już z górką. I to byłoby wtedy już tak bardzo polsko, nie? Natomiast Michelle Rosen, córka Mary Reiner, ja mówiłam w poprzednim odcinku, że ona tam prowadzi własne śledztwo. Utrzymuje, że ten Tylenol był zatruty. Znaczy, ona tak twierdzi, że ten Tylenol prawdopodobnie był zatruty w szpitalu, bo jej mama dostała leki podczas wypisu poprzedniego dnia. Jest zdania, że to nie jakiś tam wariat, który jest kompletnie z niczym niezwiązany, tylko po prostu ktoś z Johnson Johnson. Wprawdzie sama za dużo nie pamięta z tych wydarzeń, bo miała przecież 8 lata, jej siostra Dawn 9. Ale naprawdę robi wszystko, żeby rozwiązać tą zagadkę. Czy rozwiązać zagadkę, czy udowodnić swoją teorię. Wspomina to, że nawet że policjanci zabrali dziewczynki na kręgle, jak ich mama zmarła, żeby je trochę podnieść na duchu. Kręgle jednak nie zmieniają faktu, że do dzisiaj prowadzi mocną kampanię w tej kwestii. Po części dlatego, że jej ojciec Ed Reiner był uważany przez chwilę za podejrzanego. I tam były takie no, dość nieciekawe akcje. Co ciekawe, parę lat temu próbowała zebrać fundusze na Kickstarterze, żeby zrobić film dokumentalny, ale niestety nie zebrała. To jest w ogóle bardzo ciekawe, dlaczego nie za bardzo są jakieś filmy na temat tej sprawy, bo to się nadaje no, no, na serial, to nawet nie na film. Michel jednak zaznacza, że jest zdaniem zatruta dawka, jak mówię, pochodziła ze szpitala, a to jest bardzo ciekawe, dlatego że szpital miał swoją aptekę tylko dla pacjentów, do której nie miał dostępu nikt z zewnątrz. I on zwykle wydawał takie 20-godzinną dawkę, 20 dawkę leku, czyli jak wychodzi, wychodzi ze szpitala, to dostajesz właśnie tam leki na 24 godziny, w przypadku Tylenol, który, żeby tam po prostu móc się przygotować, albo po prostu nagrać sobie kogoś, kto ci odbierze kolejną dawkę z jakiejś normalnej apteki, czy cokolwiek tam. W każdym razie, ponieważ w koszu na śmieci znaleziono buteleczkę o tym samym numerze seryjnym, które miały pozostałe buteleczki, te, które miały inne ofiary, to uznano, że po prostu ten talon został kupiony po prostu przez kogoś z rodziny, ale była jeszcze jedna buteleczka o numerze seryjnym 1910MD otwarta i w apteczce. I w niej spośród 33 pozostałych tabletek jedna była zatrudniona I teraz jest pytanie: czy ktoś sobie przesypał z tej pozostałej buteleczki, do której wyrzucił do śmieci? Przesypał pozostałe tabletki do innej? I tam była ta, ta jedna zatruta, i na przykład te, te, te które, które zabiły Mary, czy to było opakowanie ze szpitala, które zabiło, które, posiada, które miało te kapsułki, które zabiło Mary. Bo jeżeli to jest opakowanie ze szpitala, to zaczyna się nam robić jeszcze większa jazda. Słą drogą to jeszcze inne źródła podają, tak już z Rzetelności, ciekawostki, to powiem, że jest są źródła, które podają, że opakowanie Pauli Prince miało jednak oznaczenie seryjne 1810MA, przynajmniej jak mówię, część źródeł tak wnosi, część wnosi inaczej i że było wyprodukowane w Teksasie. Że miało inny numer seryjny niż pozostałe. Więc to jakby zakładałoby bardziej porzucenie tych kapsułek do opakowań na półkach, a nie w fabryce. Natomiast jeżeli rzeczywiście Mary wzięła te tabletki, to były tabletki, które dostała ze szpitala, no to nikt nie miał dostępu do tej, do tej apteki tam, oprócz farmaceutów i pacjentów. A czy pacjenci one nie mieli dostępu do tego, żeby, Bo to jest taka w apteka, w sensie wydają do leki, to nie jest samoobsługowa, z tego co zrozumiałam. Więc yy, nie wiem, ale to jest przypuszczenie, bo nie wiemy skąd, którą tabletkę wzięła Mary. Nie mamy pojęcia. Jest jeszcze taki ślad firmy Zandrag, która przepakowywała ten Emanuel, bo to było tak, że on, sz on szedł z fabryk do głównego magazynu i później przepa przepakowywalnia była. I to Zan drag między innymi robił, dlatego że bardzo mało sklepów zamawiało cały karton. To było 72 82 opakowania. Zwykle zamawiali mniej, szczególnie te lokalne, więc mogło tam dojść. Do, czyli ta, oni przepakowywali, rozpakowywali te kartony, przepakowali jakoś inaczej, nie wiem. W każdym razie no, jest taka wizja, że może ktoś zawinął karton stamtąd. Albo to się zadziało gdzieś na tamtym etapie. I co ciekawe, właśnie Zan drag dostarczał. Te opakowania Tylenolu do aptek szpitalnych, co potwierdzałoby teorię Michelle Rosen. Natomiast Zanda już nie istnieje, został sprzedany, bo nie kupiłem wszystkiego innego, nie wiem co się z tą filmą dzieje. Nie wiem, czy ją sprawdzili. Domyślam się, że oni sprawdzali wszystko, co możliwe. Dobra, źródła, już kończymy, obiecuję, już naprawdę kończymy. Ze źródeł to są książki o sprawie Tajanolu. W sumie jest jedna o sprawie Jima, czy po prostu opisuje Jima. Jedna o mordesku w 1982 roku, jedna o mordesku w 1986. Jeszcze jest jedna o mafii Tajanolu, Jest potężne archiwum Chicago Tribune z potężnym cyklem reporterskim, bo oni zrobili tak, taki zbiorczy materiał na 40-lecie. Na 40 Natomiast no, niektórych rzeczy tam nie ma. Więc jak Państwo będą chcieli, to można sobie to przeczytać. To jest bardzo ciekawa, bardzo fajna lektura. Ona jest bardzo chronologiczna. W sensie, ja tak bardziej skakałam tematami, oni bardziej chronologicznie poszli. Więc jak ktoś tak by chciał dokładnie, to może wejść do Chicago Tribune. Jest książka o Steli, jest książka pana Jima Louisa, jakby ktoś chciał przeczytać. Jest książka o piasecki Johnson, jest książka o Johnson Johnson. Są jakieś dokumenty, właściwie dokumentów, znaczy są jakieś tam dokumenty, ale one nie są. To są bardziej jakieś odcinki, seriali dokumentalnych, archiwa telewizyjne. Słyszałam, że ponad CBS zaczęło coś robić w zeszłym roku ale nie wiem, czy zrobi, nie wiem, czy skończy, bo teraz jest przecież ten strajk cały scenarzystów i wszystkich innych. Ogólnie sprawa jest strasznie zagmatwana, im więcej się o to wchodzi, tym się mniej wie. Wydaje mi się, że więcej widzieliście, mogliście mieć wrażenie, że to było prostsze odcinek temu. Ale źródła są, można, je, można sobie w nie wejść, samym swoim cyjankowym jestestwem jest testem, je sobie całe przetrzepać i wysnuć własne teorie. A później jest pytanie, czemu przygotowanie odcinków trwa tak długo. To właśnie dlatego. Tak jest problem z tą sprawą, że ona się nie kończy. Bo jak nie jeden podejrzany, to drugi. A później jeszcze Morderstwo z przypadku, a później jeszcze zwłoki na strychu. A jak już myśleliśmy, że wszystko mamy, to się dokłada sprawa z 1986 roku. A później jeszcze jakieś fikcyjne książki, a pomarańczowy cyjanek, a różowy, który jest strychniną, a później jeszcze brązowy. No po prostu. Jednak smutna prawda jest taka, że dla wielu rodzin to sprawa no, no nigdy się nie skończy. I to już tak bez chichotów. No, niezależnie od teorii, ludzi zaangażowanych w ten temat, sprawa do dzisiaj nie została rozwiązana. Ktokolwiek to zrobił z jakiegokolwiek powodu, nie poniósł kary. Sprawa Tylenolu zaowocowała regulacjami prawnymi, zabezpieczeniami leków, natomiast w tym całym baganie trochę zgubiliśmy ludzi, tych, którzy stracili życie na szlaku tego gorzkiego migdału. Brakuje tak strasznie tego zamknięcia, tej najprostszej najprostsze odpowiedzi, chociażby dlaczego. Nawet jeżeli to miał być jakiś poroniony psikus, jakby ktoś powiedział, ja to zrobiłem, bo mogłem, albo chciałem, albo cokolwiek, to dalej nic nie jest pewne. Oczywiście możemy deliberować, a nawet, ale nawet jeżeli podczas dyskusji ktoś wpadnie na teorię, która byłaby prawdziwa, to sprawdzić tego obawiam się, że już nie ma jak. Ta sprawa jest oczywiście cały czas otwarta. Ona cały czas, nieco, jakiś czas ktoś w niej grzebie. Ona nie jest zamknięta. No ale czy się to dogrzebiemy? No nie wiem. Bardzo bym chciała. Ale nie wiem, czy już, czy jest jakaś możliwość. Sprawa Tylenolu jest określona także jako jedna z najważniejszych w historii Stanów Zjednoczonych, jak się to mówi. Jedna ze spraw, przy której Ameryka straciła swoją niewinność. Nie, żebym miała tej niewinności jakoś specjalnie dużo. No, ale niektórzy, no powiedziałabym, historycy zaliczają ją do tej samej kategorii, jak atak na World Trade Center. Na pewno wiele rzeczy ta sprawa zmieniła. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że afera z lekami w Stanach Zjednoczonych dopiero się rozkręca. Bo tutaj tu ktoś dopisał, do, do, dosypał trucizny, a później był sobie koncern, co tą truciznę, no pośrednio, ale truciznę sprzedawał z ukontentowaniem, od czego zaczął się kryzys opioidowy. Mam nadzieję, przedstawić to kiedyś na kanale, Znam się w jaki sposób to ukryć, bo tam już się przedziwne rzeczy działy. I niestety dalej się dzieją. Powiem też, że trochę się wahałam z przedstawieniem tej sprawy Tylenolu, bo ja tak zaczęłam się tym interesować już jakiś czas temu. Natomiast. No, wahałam się dlatego, że ostatnie czego nam po tej pandemii brakuje, to braku zaufania do lekarzy i leków. Miasto zdarzają się wariaci, oportuniści, szarlatani. Ale mimo wszystko, gro ludzi pracujących w tych działkach chce jak najlepiej. Więc nie chciałbym, żeby ten materiał miał jakieś takie antylekarskie przesłanie. Bardziej chciałbym, żeby miał antybałaganiowe przesłanie. Zwracajcie uwagę na to, co bierzecie. Fakt, faktem, że tam jak tam będzie cyjanek, no to wam to niewiele pomoże. Ale popatrzcie, czy do ważności się zgadza. Czy na nie nieco innego. Czy dawka odpowiednia. czy nie wchodzi to w sykurs z innymi lekami. A znowu cyjanek. Wchodzi z cyklu ze wszystkim, głównie z oddychaniem, właściwie to je kończy. Niemniej, jeżeli jakaś, jakąś wiedzę możemy z tego wyciągnąć, to, to chyba to. No i warto zawsze pomóc osobom starszym, bo wcinają więcej tabletek niż ci młodsi i może im się pomerdać, więc a można im zawsze jakoś tam pomóc. No cóż, tyle mam dla Was na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. O ile takie historie mogą się podobać. No i do usłyszenia już niedługo mam nadzieję. Teraz wejdzie trochę mniej kryminalnych rzeczy na kanał. Bo muszę zrobić jeszcze ogarnąć ten materiał z festiwalu Polskiego w Seattle i kolejny przegląd dokumentalny, no ale do, do tych spraw kryminalnych tam zajdziemy w końcu niedługo. A ja sobie idę poczytać coś innego niż sprawa Tajlanolu, A wam życzę miłego dzionka. Przytulam was serdecznie. Trzymajcie się tam, porządki w, w apteczce poróbcie i do usłyszenia już niebawem. Pa, pa!